Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Wspólnotę Idei, która jest grupą inicjatywną, składa się z organizacji... Składa się z organizacji naukowców, ekspertów, aktywistów. Jeżeli uważacie, że wasze idee czy tematy, którymi zajmujecie się na co dzień lub hobbystycznie, a nawet aktywistycznie, zapraszamy, żebyście podzielili się i dołożyli do wspólnego wysiłku budowania innej wizji świata czy zmiany istniejącego paradygmatu. Wszystkie nasze spotkania są nagrywane i transmitowane równolegle i do obejrzenia później na kanale Zielonych Wiadomości, na który was zapraszamy na YouTubie. Dzisiaj witamy, spotkanie będzie prowadziła pani profesor Probucka, którą poprosimy o otwarcie. Proszę Państwa, czy już mnie słychać? Tak, tak, słychać. Tak, dobrze. Proszę Państwa, a zatem witam Państwa na zaproszenie czasopisma Zielone Wiadomości i na zaproszenie też grupy Wspólnota Idei. Poproszę, poprowadzę dzisiaj to nasze spotkanie. Spotkanie będzie dotyczyło bardzo bolesnego tematu okrucieństwa wobec zwierząt i spróbujemy się zastanowić również, czy istnieją zależności zachodzące między przemocą wobec zwierząt, a przemocą w relacjach międzyludzkich. Moimi gośćmi są pan profesor Wojciech Dadak, kryminolog, pan doktor habilitowany Marcin Urbaniak, etyk, pani doktor Ewa Czerwińska-Jakiniuk, która jest psychologiem i socjologiem, i pani Katarzyna Walczy, która jest magistrem socjologii. Proszę Państwa, rozpoczynając nasze spotkanie, które będzie składało się z dwóch tematów. Pierwszy temat będzie dotyczył okrucieństwa wobec zwierząt, przyczyn, źródeł i badania owego okrucieństwa w aspekcie psychologicznym, etycznym, kryminologicznym. I oczywiście będzie ten drugi temat dotyczący zależności między przemocą, które zachodzą między przemocą wobec zwierząt, a przemocą w relacjach międzyludzkich. Ale rozpocznijmy od precyzacji znaczeniowej pewnych pojęć, które są używane zarówno w psychologii, w kryminologii, jak i w etyce. Ponieważ wobec krzywdzących postaw, wobec zwierząt używamy takich słów jak przemoc, jak agresja, okrucieństwo, znęcanie się. No i te słowa domagają się precyzacji znaczeniowej. Na samym początku chciałabym oddać głos pani psycholog, pani doktor Ewie Czerwińskiej, jakim prosząc o wyjaśnienie znaczenia tych pojęć. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i na samym wstępie, tak jak tutaj pani profesor zaznaczyła, chciałam wyjaśnić następujące pojęcia. Z jednej strony będzie to agresja, później przejdę do agresywności, w dalszej kolejności do przemocy, a w końcu do okrucieństwa. Jeśli chodzi o taką najprostszą definicję, która jest z reguły stosowana w ramach psychologii społecznej, a ta definicja dotyczy agresji, no to możemy powiedzieć, że jest to zachowanie, które ma na celu wyrządzenie szkody lub przykrości. Jeżeli chodzi natomiast o agresywność, to tutaj trzeba powiedzieć, że jest to w miarę stała cecha osobowościowa, czy jakaś dyspozycja osobowościowa, która się przejawia w tendencji, w skłonności do tego, że często są używane zachowania agresywne wobec innych osób. Mogą to być osoby, może to być każda istota żyjąca, w tym również zwierzę. Kolejnym pojęciem jest przemoc.
I tutaj jest wiele definicji. Niektóre zahaczają o aspekt prawny, o czym będzie najprawdopodobniej mówił pan profesor Wojciech Dadak. Ja chciałabym tylko ze strony psychologicznej zaznaczyć, że przemoc to jest takie umyślne zachowanie mające na celu nie tylko wyrządzenie szkody czy przykrości obiektowi, na który jest skierowane, ale przede wszystkim też jest to pewne swoiste sprawowanie kontroli i pokazanie władzy osobie, która jest, czy zwierzęciu, które jest od nas zależne i nie może się bronić. Jeśli chodzi o przemoc, to trzeba będzie tutaj jeszcze w ramach cech przemocy, myślę, że to zrobię później, opowiedzieć troszeczkę o tym, jak bardzo się różni przemoc od agresji i że nie można tych pojęć stosować zamiennie jako synonimów. I przejdę teraz pokrótce do okrucieństwa. Okrucieństwo jako pojęcie może się kojarzyć z barbarzyństwem, może się kojarzyć ze znęcaniem i ma tu wymiar ewidentnie ta definicja charakter po części prawny, jak i po części psychologiczne. Czyli najogólniej rzecz biorąc również jest to zachowanie intencjonalne, czyli umyślne, z mniejszą bądź większą premedytacją robione, a powodujące jednoznaczne szkody, cierpienia, ból bądź śmierć osoby lub zwierzęcia. No i w tym kontekście możemy tutaj też mówić, że mamy na myśli, tak jak powiedziałam wcześniej, w ramach barbarzyństwa czy w ramach na przykład znęcania się, możemy mieć tutaj do czynienia ze śmiercią albo człowieka, albo zwierzęcia. Dziękuję. A co na ten temat miałby do powiedzenia kryminolog? Oddaję głos panu profesorowi Wojciechowi Dadakowi. Które z tych pojęć w kryminologii jest wiodące? Dziękuję bardzo pani profesor. Dzień dobry państwu. Znaczy, może najpierw małe rozróżnienie. Znaczy, kryminologiczne ujęcie przemocy jest nieco inne niż ujęcie spotykane na gruncie prawa karnego, bowiem w prawie karnym mamy przemoc traktowaną jak dosyć prosto, to znaczy patrzymy na przemoc jako na intencjonalne działanie człowieka przy wykorzystaniu siły fizycznej w celu przełamania oporu ofiary czy pokrzywdzonego, czyli w celu uzyskania określonego efektu, można powiedzieć, dalszego. A więc najczęściej przemoc jest postrzegana jako działanie intencjonalne, z tym, że ta przemoc w przypadku kodeksu karnego jest traktowana jako przemoc instrumentalna. Jest jeden wyjątek, znaczy może nie jeden, ale ważny wyjątek, mianowicie przemoc związana ze znęcaniem się nad osobą bliską. Chodzi o artykuł 207 kodeksu karnego, gdzie to znęcanie się występuje jako znamie przestępstwa, czyli jest w opisie czynu zabronionego, ale tutaj znęcanie obejmuje przemoc również rozumianą szerzej, nie jako fizyczne, nie tylko jako fizyczne oddziaływanie na ofiarę, ale tam również wchodzą inne sposoby oddziaływania, na przykład oddziaływanie ekonomiczne, oddziaływanie psychiczne i szereg emocjonalny, szereg innych. Czyli tam ta przemoc, która nie występuje jako przemoc w przepisie, ona jest ukryta pod znamieniem znęcania się. Czyli tak by to wyglądało na zasadzie pewnego porównania. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia kryminologicznego, można powiedzieć, że przemoc obejmuje te dwa aspekty. To znaczy tak, przemoc instrumentalną, jak na przykład przy rozboju, kiedy sprawca stosuje siłę fizyczną po to, żeby przełamać opór pokrzywdzonego, który nie chce wydać przedmiotu. I to drugie ujęcie, to znaczy stosowanie przemocy w celu wkomponowanej w cały szereg zachowań, które niekoniecznie mają charakter instrumentalny. Czyli mówiąc inaczej, kryminologiczne ujęcie przemocy jest dużo szersze niż ujęcie prawnokarne, czyli to ujęcie ściśle określone, wynikające ze znamion przestępstwa. Jeszcze inaczej to wygląda, kiedy popatrzymy na przykład na przemoc stosowaną wobec zwierząt, bo tam mamy zupełnie już takie te pojęcia troszeczkę zakręcone, ale to może przy kolejnej kwestii to bym mógł na coś powiedzieć. Dziękuję panu profesorowi. Czy pan doktor Marcin Urbaniak jako etyk dodałby jeszcze jakąś uwagę odnośnie refleksji właśnie etycznej, ponieważ w etyce mówimy szczególnie o okrucieństwie, o znęcaniu się,
I to okrucieństwo, to z pewnością pan doktor potwierdzi, byłoby związane z bólem i z cierpieniem. Oddaję głos. Tak, tak. Okrucieństwo zdecydowanie byłoby synonimem cierpienia psychicznego, bólu fizycznego, czy jakiegoś innego rodzaju takiego traumatycznego ingerowania, czynu, który wywołuje no, awersyjne jakieś doznania, bodźce u zwierzęcia, wywołuje cierpienie, a przemoc tutaj jako może nieco szersza kategoria byłaby nadmiarowym działaniem czy nadmiarowym czynem, który jest w etyce czy szerzej w metafizyce przeciwstawiony niemocy, ale niemocy nierozumianej jako brak siły fizycznej, tylko niemoc jako brak sprawstwa podmiotowego. W tym zderzeniu przemoc byłaby takim nadmiarową aktywnością, nadmiarowym czynem, który byłby synonimem władzy albo dominacji, który prowadzi do cierpienia czy do bólu. Tak, można by najkrócej z perspektywy etycznej to wyjaśnić. Tak. I dodałabym, że cały nurt utylitarystyczny nakierowany na minimalizację cierpienia akcentuje właśnie cierpienia ludzi i cierpienia zwierząt, akcentuje takie rozumienie zła, tak? To zło w utylitaryzmie jest utożsamiane z cierpieniem, czyli z bólem intensywnym. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie dotyczące pewnej przejrzystości semantycznej. Przeszłabym w takim razie do naszego pierwszego głównego wątku dotyczącego okrucieństwa wobec zwierząt i źródeł tegoż okrucieństwa. I oddałabym ponownie głos pani dr Ewie Czerwińskiej-Jakiniuk, prosząc o wyjaśnienie psychologicznych aspektów okrucieństwa wobec zwierząt. Pani doktor. Czyli jakie by były przyczyny agresji i przemocy wobec zwierząt w aspekcie psychologicznym? Dobrze. Na samym wstępie jeszcze muszę tutaj się pokusić o pewne uzupełnienie, bo we wcześniejszych swoich rozważaniach o tym nie wspomniałam, a myślę, że dla mnie, dla wszystkich słuchaczy dalej jest jasne, czym się agresja różni od przemocy i dlaczego tych pojęć nie można stosować synonimicznie. Mianowicie chcę tu wspomnieć o pewnych cechach przemocy, że można było mówić o przemocy, musi być nie tylko intencjonalność, czyli działanie mniej lub bardziej spowodowane planowaniem czy premedytacją, ale najważniejsze jest tutaj nierównowaga sił, czyli pod kątem albo aspektu siły fizycznej, albo psychicznej, albo ekonomicznej, osoba, która dokonuje kontroli, pokazuje swoją władzę czy dręczy osobę bliską, czy kogokolwiek innego, czy zwierzę, zawsze ma przewagę sił. No i w tym kontekście się kreuje właśnie relacja zależności i wychodzą nam dwa człony. Mianowicie mamy osobę sprawcy bądź sprawców i ofiary bądź ofiarę. I jeżeli chodzi o zwierzęta, bo to trzeba dopowiedzieć, może być tak, że czasami przemoc wobec zwierząt jest bezpośrednim aktem przemocy, i jakby adresatem przemocy bezpośrednim jest zwierzę. Ale może też być tak, że zwierzę jest tylko substytutem, czyli jest tak zwanym psychologicznie rzecz ujmując obiektem bezpiecznym, zastępczym, na które sprawca przenosi negatywne emocje, frustracje. Dlaczego? Dlatego, że bez problemu może to zwierzę skrzywdzić, bo nie ma szansy na rewanż, na odwet, bądź jakieś zachowania, które by mu zagrażały. I wreszcie trzecia perspektywa, bardzo istotna, że zwierzę czasami jest narzędziem do deprecjonowania bliskich, do szantażowania, obojętnie czy bliskich, czy kogokolwiek innego, do którego używa się przemocy, czyli zwierzę stanowi jakby takie narzędzie, za pomocą którego na przykład sprawca szantażuje osobę bliską, mówiąc, że jeżeli czegoś nie zrobi, bądź jeżeli nie będzie mu posłuszna, no to wtedy on skrzywdzi ukochane zwierzę. No i to jest tutaj taki jakby trzeci aspekt. Tutaj możemy mieć, ważne w tej przemocy jest też to, zresztą przemoc wobec ludzi jest identyczna sytuacja, że mamy przemoc gorącą i przemoc chłodną. Przemoc gorąca dzieje się wtedy, kiedy nagły wybuch, mniej lub bardziej wcześniej poprzedzany budowaniem napięcia, występuje i ofiarą jest człowiek bądź inna istota żyjąca. Ale z drugiej strony możemy mieć przemoc chłodną. I przemoc chłodna może polegać na tym, że mamy
psychologii się nazywa agresorem super opanowanym, gdzie on nie używa przemocy nagłej, gorącej, tylko w sposób bardzo cyniczny, opanowany i kontrolujący dawkuje przemoc, ale ta przemoc z reguły jest bardzo trudna do uchwycenia, bo na przykład zawiera w sobie takie elementy jak wyśmiewanie, jak zasłonę taką, można powiedzieć, wręcz dymną w postaci żartu czy dowcipu, a ewidentnie urażającą i deprecjonującą drugą stronę. I tego rodzaju przemoc jest jeszcze trudniejsza do udowodnienia i gdybyśmy spojrzeli na tego sprawcę superopanowanego, to również w stosunku do zwierząt będzie ona trudna do udowodnienia, bo będzie on działał w sposób bardzo kontrolowany, będzie bardzo uprzejmy wobec otoczenia i trudno będzie stwierdzić, że faktycznie ta osoba może dopuszczać się aktów mniej lub bardziej gorącej bądź chłodnej przemocy. Myślę, że jeszcze należałoby tutaj stwierdzić, że jedna z takich autorek w psychoanalitycznym nastawieniu wydała już stosunkowo dawno, w 2000 latach książkę, gdzie agresora właśnie tego chłodnego bardzo i takiego manipulującego i używającego bardzo rzadko siły fizycznej określiła jako osobę czy agresora o narcystycznej perwersji. Nie chodzi tutaj o głęboko posunięty narcyz jako zaburzenie osobowości, ale również o skłonności sadystyczne i psychopatyczne. I często się też dzieje tak, że wtedy tacy sprawcy wmawiają ofierze, otoczeniu i wymiarowi sprawiedliwości, że ofiara jest chora psychicznie, że należałoby ją ubezwłasnowolnić, że należałoby w ogóle nie liczyć z tym, co ona mówi, ponieważ jest to czysta konfabulacja osoby chorej psychicznie. Jeżeli natomiast chodzi o pytanie już dokładnie pani profesor Probuckiej, jakie są, można powiedzieć, takie źródła przemocy, ale nie w kontekście szczegółowego opisu, bo wtedy to by wymagało następnej półtorej godzinnego albo dwugodzinnego spotkania nawet, ale powiem tutaj o takim bloku jednym wybranym, teoretycznym i zarówno empirycznym psychologii społecznej, który się nazywa teorią społecznego uczenia. I tutaj kładzie się nacisk, autorem w ogóle tego podejścia jest Albert Bandura, i tutaj się kładzie nacisk tylko i wyłącznie na wpływ środowiska. Środowisko jest tutaj szeroko pojęte, ale oczywiście jeżeli mamy na myśli dzieci i osoby dojrzewające, to ze szczególnym uwzględnieniem autor tutaj zajmuje się środowiskiem rodzinnym, ale również wpływem mass mediów. I ta teoria społecznego uczenia się mówi, tak w największym skrócie, że aby doszło do wyuczenia zachowania agresywnego, najpierw trzeba go zaobserwować i to może czasami w niektórych układach niekorzystnych, sytuacyjnych czy osobowościowych sprzyjać już powielaniu agresji, ale nie musi. Zazwyczaj oprócz obserwacji zachowania agresywnego mamy do czynienia z faktem, że ten agresor zyskuje nagrodę, a nie wcale nie zostaje ukarany. I wtedy, jeżeli obserwuje cyklicznie, konsekwentnie przez jakiś czas w swoim procesie socjalizacyjnym takie zachowania dziecko, no to może pokusić się o naśladownictwo. A jeżeli to się będzie działo praktycznie ciągle w jego perspektywie wychowawczo-socjalizacyjnej, to może się okazać, że ta agresja przerodzi się niejako w wyuczenie, czyli stanie się mniej lub bardziej stałą właściwością psychiczną tej osoby. Tak, aczkolwiek o nim jeszcze będziemy mówić za chwileczkę, o dzieciach, które powielają pewne zachowania obserwowane w rodzinie. Moje pytanie dodatkowe brzmi, czy można zbudować, czy też co najmniej zarysować psychologiczny portret sprawcy krzywdy zwierzęcej, człowieka, który jest okrutny wobec zwierząt. Bo te źródła, tak, to jest oddzielna sprawa, aczkolwiek jakby taki portret mógłby być przedstawiony? To znaczy, to jest też trudne w zależności, o jakie zwierzęta chodzi. Bo czy chodzi o zwierzęta domowe, czy chodzi o zwierzęta na przykład hodowlane. Ale tak najogólniej rzecz biorąc, większość badań dotyczyła jednak zwierząt domowych, czyli najczęściej były to psy, koty, no inne zwierzątka domowe i oprócz tego mogły też to być zwierzęta hodowlane, na przykład na wsi. I tutaj zwrócono uwagę w wielu badaniach, oczywiście one nie mają podstaw do tego, żeby je uogólniać na całą populację, zresztą z psychologicznej perspektywy nie ma takiej potrzeby. Mówi się często, że na przykład płeć koresponduje z większą przemocą, z
z tym można polemizować, ale w wielu badaniach wyszło, że jednak jest to płeć męska. No i to różnie interpretowano. Na przykład interpretowano to w ten sposób, że mężczyźni mogą mieć większe skłonności do zachowań agresywnych, mniej sobie w niektórych aspektach sytuacyjnych radzą z frustracją, czy wreszcie charakteryzują się mniejszym współodczuwaniem, jeśli chodzi o zwierzęta. No i trudniej im jest jakby powstrzymać się czasami przed reakcjami agresywnymi niż kobietom, ale to wcale nie oznacza, że kobiety też nie mogą być sprawcami przemocy wobec zwierząt i nie są, bo też są. Tak. Jeśli chodzi o wiek, tutaj wyszły bardzo różne wyniki, nie będę ich tutaj dokładnie omawiać, ponieważ to jest różnie. Raz jest osoba powyżej 50, raz jest osoba, która na przykład jest osobą w przedziale wiekowym takiej wczesnej dorosłości czy adolescencji, czyli wiek tutaj był różnie w tych badaniach zaznaczony. Jeśli chodzi o wykształcenie, to mówimy cały czas o ogólnym poziomie. Nie mówimy o sytuacjach takich mniej lub bardziej wyjątkowych, czy rzadziej się zdarzających. No to im niższy poziom wykształcenia, no to tym bardziej była zaawansowana ta przemoc wobec zwierząt, co wcale nie wyklucza, że z osoby o wysokim statucie społeczno-ekonomicznym nie stosują przemocy zarówno w rodzinie, jak i wobec zwierząt. Tylko te słowo budują bardziej wyrafinowaną argumentację. Tak, albo po prostu ukrywają to przed otoczeniem na tyle skutecznie, że w zasadzie i ofiara również, że to nigdy nie będzie miało reprezentacji w aspekcie jakimś prawnokarnym na przykład, a się dzieje. Kolejną rzeczą było to, że starano się ustalić, czy istnieje jakakolwiek korelacja między zaburzeniami osobowości a skłonnością do przemocy. No w naszych rozważaniach chodzi tutaj o przemoc wobec zwierząt i do tego jeszcze zwierząt domowych. No i tutaj jednoznacznie wyszło, że jeżeli ktoś ma skłonności psychopatyczne, sadystyczne albo reprezentuje taki typ zaburzenia osobowości jak antyspołeczne zaburzenie osobowości, no to można powiedzieć, że w zasadzie jakby już patrząc od dzieciństwa jego w ramach innych objawów nieprzystosowania społecznego czy zaawansowanej demoralizacji przejawia również zachowania świadczące o dręczeniu osób słabszych, w tym na przykład rówieśników i dręczeniu czy przejawianym okrucieństwie wobec zwierząt. Czyli te takie przede wszystkim antyspołeczne zaburzenia osobowości korespondują, ale to wcale nie oznacza, że zawsze musi tak być. To znaczy w przypadku sadystycznych skłonności i psychopatii nie zawsze, ale w przypadku antyspołecznego zaburzenia osobowości znacząco często, bo jakby w kryteriach tego zaburzenia, jeżeli się stosuje tutaj omawianie predyktorów z dzieciństwa czy w wieku dojrzewania, to jak powiedziałam wcześniej, jest tu bardzo częsta reprezentacja zachowań okrutnych wobec słabszych i wobec zwierząt. Jeżeli chodzi natomiast o taką ogólną przestępczość, czyli czy te osoby na przykład dokonują innych przestępstw, to te badania też były szeroko tutaj można powiedzieć reprezentowane przez różnych autorów, ale trzeba zaznaczyć, że nie mogą one mieć wymiaru ogólności, no i też nie ma czasami takiej potrzeby, wreszcie ze względów metodologicznych jest to nie za bardzo możliwe, takie badania przeprowadzić na jakiejś ogromnej populacji, a tak jak powiedziałam, z psychologicznej perspektywy nie ma takiej potrzeby. I tutaj stwierdzono, że na przykład istnieje pewna korelacja między przestępczością wobec rodziny, czyli przemocą domową, a na przykład znęcaniem się nad zwierzętami. Również sprawcy przestępstw agresywnych, którzy są zaangażowani na przykład w częste bójki, w pobicia, też mają skłonności do dręczenia zwierząt. Jeszcze raz podkreślam, że to nie znaczy, że wszyscy ci przestępcy charakteryzujący się tymi wypełnianiem tych czynów, ale taką prawidłowość zaobserwowano. I nawet w rozważaniach kryminologicznych często się wprowadzało takie pojęcie triady przemocy domowej. I tutaj ta triada obejmowała właśnie przemoc wobec partnera bądź partnerki, wobec dzieci i wobec zwierząt. Tak. Przypomina mi się w tym momencie książka Janusza Koczaka, Jak kochać dziecko. I w książce tej ten przecież wybitny pedagog opisuje taką historię, że widzi bardzo często biednego chłopca, który jest bity przez swojego ojca alkoholika, ale na tym sprawa się nie kończy, ponieważ ten chłopiec potem wychodzi na podwórko i znęca się nad kotem, którego znajduje. A zatem ten proces przenoszenia okrucieństwa jest. I też było często, też była taka perspektywa badawcza zarysowana, że jeżeli na przykład zaobserwowano zależność, taką, znaczy nie tyle zależność, co zjawisko, o którym pani profesor przed chwilą powiedziała, czyli dziecko znęca się nad zwierzęciem,
to dla różnego typu służb, niekoniecznie tylko i wyłącznie badaczy, był to sygnał, żeby monitorować rodzinę, czy czasami tam nie ma przemocy, czy nie dzieje się czegoś złego, że to dziecko robi to nie z innych przyczyn, tylko właśnie z takich jak odreagowanie napięcia, czy jednoznaczne naśladownictwo wzorców, które przekazują najbliżsi. Albo samo jest ofiarą przemocy, tak, którą potem przenosi. Tak, na słabszy. Tak, tak. Czyli na tych, którzy nie oddadzą, tak? Mm-hmm. Nie wchodzą w jakąś tak. relację. Którzy są po prostu słabsi. Tak. Dziękuję. I ten sam temat ja jeszcze nie zamykam, tylko chciałabym oddać głos panu doktorowi Marcinowi Urbaniakowi. A jak kwestia przemocy jest, przemocy wobec zwierząt jest interpretowana w etyce? Słuchamy uważnie. Więc w etyce można powiedzieć, że do połowy XX wieku ta kwestia była mocno marginalizowana. Jeżeli cofnąć by się w czasie do jeszcze wieków średnich, do powiedzmy średniowiecza XIII wieku, to przez średniowiecze i nowożytność wielcy wybitni myśliciele etycy, tacy jak święty Tomasz, John Locke czy Immanuel Kant, postrzegali przemoc wobec zwierząt, co prawda negatywnie, ale nie ze względu na cierpienie samych zwierząt, tylko ci myśliciele raczej piętnowali akty okrucieństwa wobec zwierząt jako negatywne zachowania, które mogą mieć fatalne oddziaływanie w rzeczywistości społecznej, dla społeczeństwa. Pisał o tym święty Tomasz w kwestii grzechu, a dokładnie pisał w ten sposób, że co prawda przemoc wobec zwierzęcia nie jest grzechem, ale nie jest też mile widziana i nie powinna występować ze względu na demoralizowanie się społeczeństwa. Po świętym Tomaszu, to była połowa XIII wieku, jeżeli przenieść się ponad 200 lat do przodu, to w czasach baroku i oświecenia John Locke, a później Immanuel Kant powtórzą podobne kwestie. Tutaj szczególnie jakby niechlubnie przysłużył się Kartezjusz, kiedy w 1641 roku przedstawił zwierzęta jako nieczujące, niedoznające maszyny, wobec których można w zasadzie obojętne zachowania stosować. I nie będzie to miało żadnych reperkusji moralnych ani społecznych, negatywnych, z tego względu, że zwierzęta nie posiadają po prostu sfery doznaniowej, są maszynami. A powiedziałem, że ta kwestia była marginalizowana aż do połowy XX wieku, dlatego że potem w wieku XIX i na początku XX wieku coraz częściej etycy zaczęli zwracać uwagę na kwestię doznaniową i podmiotowość zwierząt, ale to tak naprawdę dopiero w latach 70. ubiegłego wieku, czyli około niecałe pół wieku temu nastąpił taki istotny przełom związany przede wszystkim z powstałą tak zwaną grupą oksfordzką w Wielkiej Brytanii, skupioną wokół kilkorga intelektualistów, filozofek i filozofów, gdzie do dnia dzisiejszego takimi najbardziej znanymi nazwiskami jest Peter Singer, małżeństwo Godlowiczów i Richard Rider. Ci myśliciele położyli bardzo silny akcent na okrucieństwo wobec zwierząt i sferę doznaniową zwierząt, różnie uzasadniając negatywny, moralny aspekt przemocy wobec zwierząt, ale głównie odnoszono się, podawano jako najważniejszy argument to, że zwierzęta doświadczają bólu i przeżywają cierpienie. Ten aspekt w latach 70. został bardzo mocno też wzmocniony z perspektywy rozwijających się nauk przyrodniczych skupionych, skoncentrowanych na podmiotowości zwierząt, bo trzeba wiedzieć, że kiedy w 75. roku Peter Singer opublikował swoją wiekopomną książkę Wyzwolenie zwierząt, to już rok później pojawiła się praca wybitnego tym razem przyrodoznawcy Donalda Griffina zatytułowana Pytanie o świadomość zwierząt, gdzie to pytanie pada z perspektywy nie tyle etycznej, co etologicznej, przyrodoznawczej. A równocześnie też pojawił się w Wielkiej Brytanii ruch wyzwolenia zwierząt, więc ta sfera aktywizmu społecznego również została mocno poruszona. No i od lat 70. już ta sytuacja, etyka interesuje się coraz głębiej zwierzętami, a wspomagana jest przyrodoznawstwem. W 78 roku
badacze umysłowości, podmiotowości zwierzęcej będą zadawali pytania o istnienie tak zwanej teorii umysłu wśród szympansów. W 1982 roku powstanie karta ochrony przyrody, która będzie takim dokumentem zaprezentowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego, przez ostatnie pół wieku, etyka bardzo intensywnie się rozwijała, przede wszystkim pod kątem odchodzenia od perspektywy antropocentrycznej ku biocentryzmowi. Ale nadal jest to, jeżeli wziąć pod uwagę całokształt refleksji etycznej, no to kwestia okrucieństwa wobec podmiotów pozaludzkich jest pewnym aspektem, czy pod dziedziną etyki, nie wydaje mi się, ażeby to był wiodący, jakiś główny nurt refleksji etycznej. Nadal największe nazwiska w etyce kojarzymy raczej z etyką antropocentryczną i jeżeli jest piętnowana przemoc wobec zwierząt, to ze względu na oddziaływanie na społeczeństwo i przez pryzmat negatywnych skutków dla danego człowieka, sprawcy czy dla społeczeństwa jest to piętnowane. Więc biocentryczna etyka ewoluuje i jest wspomagana przez ruchy oddolne społeczne czy przez inne nauki, natomiast jest to wciąż pewna poddziedzina, która niestety nie jest wiodąca, ale się prężnie rozwija. Tak, do nurtu, jaki reprezentuje Peter Singer, a jest to nurt dobrostanu zwierząt, gdzie oczywiście celem jest minimalizacja cierpienia zwierząt, ja bym dodała drugi nurt w etyce środowiskowej, nurt praw zwierząt, który tutaj został zainicjowany przez Toma Rigena. Oczywiście nie mówimy o prawach porównywalnych z prawami ludzkimi, mówimy tutaj o prawach podstawowych, tymi podstawowymi prawami jest prawo do życia, prawo do niebycia niewolonym i prawo do niebycia krzywdzonym. Dodałabym, ale jednocześnie mam dodatkowe pytanie odnośnie tych dwóch nurtów. Z jednej strony mamy dobrostanowców, a z drugiej strony mamy rzeczników praw podstawowych, praw zwierząt, tak? W zakresie podstawowym. Czy według pana doktora jest to nadal wyłącznie akademizm, czy propagowanie owej idei, niezależnie czy to będzie idea dobrostanu, czy to będzie idea praw zwierząt, może mieć realny wpływ na charakter edukacji, na zmianę świadomości moralnej, na rozwój tej świadomości, czy to mimo wszystko jest tylko nurt akademicki? Jak pan uważa? Wydaje mi się, że na szczęście nie jest to nurt akademicki, ani nie jest to też taka czysto abstrakcyjna teoria, czy teoretyzowanie takie gabinetowe. Z kilku względów. Po pierwsze, jeżeli skupić się na kwestii dobrostanu zwierząt, to też już od ponad pół wieku, bo od początku lat 60. bardzo istotnie rozwijały się teorie przekładane na praktykę, jakie są minimalne wymogi dobrostanowe różnych grup zwierząt. Zaczęto od zwierząt laboratoryjnych, potem w 65. roku pojawiła się teoria dobrostanowa zwierząt hodowlanych również. I te namysły, refleksje związane z pojęciem dobrostanu, na jakich warunkach ten dobrostan powinien być podtrzymywany i rozszerzany, a przede wszystkim gwarantowany zwierzętom, to już od pół wieku mamy przełożenie na praktykę. Niestety tą praktykę, która jest no chyba najbardziej okrutnym traktowaniem zwierząt, bo jest to praktyka przemysłowa, jeżeli chodzi o przemysłową hodowlę zwierząt, czy eksperymenty i doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych, to tutaj kwestie dobrostanowe istnieją od kilkudziesięciu lat, a zarazem no są one cały czas zbyt słabo przestrzegane i są zbyt minimalnie traktowane, jak jeżeli chodzi o potrzeby zwierząt, bo te kwestie dobrostanowe tłumaczą przede wszystkim podstawowymi fizjologicznymi i psychicznymi potrzebami, aczkolwiek jest to takie minimum, które wydaje mi się prywatnie nigdy nie będzie odzwierciedleniem dobrostanu, jakie to zwierzę mogłoby realizować w momencie, kiedy nie byłoby uwięzione w systemie przemysłowej eksploatacji. Więc z jednej strony mamy przełożenie na praktykę, ale za każdym razem jest to niewystarczające minimum,
z którego nie należy być zadowolonym, a na pewno nie jest to taki dobrostan, jaki zwierzęta mogłyby odczuwać w rzeczywistości pozaprzemysłowej. Więc dobrostan przekłada się, jeżeli chodzi o kwestie praw zwierząt, jakby równoległą refleksję, to myślę, że tutaj też mamy przełożenie na sytuację taką codzienną, prozę życia, że tak powiem, chociażby pod względem po pierwsze powoływania rzeczników praw zwierząt albo przy pewnych organizacjach i instytucjach, albo planowani lub realni rzecznicy, którzy mają funkcję sprawczą. Tutaj pewnie pan profesor Dadak będzie coś wiedział więcej od strony prawnej, jakie przywileje, jakie kompetencje taki realny rzecznik umocowany ustawowo mógłby mieć, czy taki już istnieje. Aczkolwiek rzecznicy przy organizacjach, przy instytucjach istnieją, chociażby rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym. A poza tym jeszcze sama refleksja dotycząca praw i dobrostanu zwierząt regularnie od, można już powiedzieć, dekad podnosi na poziomie edukacji nie tylko świadomość i wiedzę ludzi, jakie potrzeby i interesy posiadają zwierzęta pozaludzkie, ale też bardzo silnie akcentuje, podnosi, mam nadzieję przynajmniej, że przekłada się to na podnoszenie wrażliwości i uważności zwierząt na to, że pewne kategorie zwierząt, które dyskryminuje się, które się wyklucza poza obszar troski, mam tu na myśli zwierzęta hodowlane, zwierzęta gospodarskie, czy zwierzęta eksploatowane w laboratoriach albo przemyśle rozrywkowym, że te zwierzęta mają również głęboko rozwinięte struktury, na przykład neuronalne czy podmiotowe, szeroko pojęte, które powodują, że zwierzętom się należy dobrostan i że wszelka eksploatacja, która zaspokaja nasze drugotrzeciorzędne potrzeby, powinna być natychmiast prawnie zniesiona, a pierwszorzędne potrzeby są w tym momencie w XXI wieku również bardzo trudne do utrzymania, bo jeżeli jeszcze dwie, trzy dekady temu do takich pierwszorzędnych potrzeb zaliczono na przykład spożywanie mięsa, to dzisiaj już wiemy dzięki badaniom i neuronaukowców, i biologów, i aktywistów społecznych, że dieta wegańska jest możliwa, jest zdrowa i te wszystkie eksploatacje tłumaczące się pierwszorzędnymi interesami ludzi i zaspokajaniem pierwszorzędnych interesów ludzi w XXI wieku już są nieaktualne. Tutaj mamy zbyt mocno rozwinięte właśnie nauki wspomagające etykę, pokazujące, że interes zwierząt, podmiotowość zwierząt jest tak kluczowa i tak dobrze przebadana, że w zasadzie nie istnieją potrzeby człowieka, które byłyby nadrzędne, a wręcz z perspektywy biocentrycznej potrzeby człowieka należy traktować jako równe, jeżeli nawet nie wtórne względem pewnych kategorii zwierząt, które w tym momencie są chociażby skrajnie zagrożone wyginięciem albo cierpią w liczbach milionów, miliardów wręcz ofiar w przemysłowym systemie hodowli. Tak. To według pana doktora, w jakim kierunku powinna rozwijać się etyka? Ponieważ mamy nurt radykalny, to jest nurt praw zwierząt, i nurt umiarkowany, to jest nurt dobrostanu zwierząt. Tak. Według pana etyka powinna akcentować dobrostan, czy również podstawowe uprawnienia? Która z tych wersji byłaby bardziej skuteczna? A mam skuteczność, czyli która w wyższym stopniu zminimalizowałaby okrucieństwo człowieka wobec zwierząt o charakterze indywidualnym i przemysłowym. Zdecydowanie teoria praw zwierząt wprowadzona w praktykę i w jakiś sposób zinstytucjonalizowana w postaci umocowania ustawowego w systemie prawnym byłaby nieporównywalnie bardziej skuteczna i mam nadzieję, że doczekamy się sytuacji, kiedy będzie skuteczna, ponieważ dobrostan w rzeczywistości z perspektywy zwierzęcia eksploatowanego jest tak naprawdę złostan. Nie jest dobro, tylko złostan, ale on jest stopniowalny i skalowalny. Jeżeli jest bardzo niewielkie cierpienie, to my mówimy o dobrostanie, który w jakimś procencie czy w jakimś stopniu jest zrealizowany, może nie w pełni, ale ten skalowanie dobrostanu jest bardzo tutaj niebezpiecznym wymknięciem się i usprawiedliwieniem zła, które my czynimy. A prawo ze swoimi kategorycznymi, konsekwentnymi ustaleniami i bardzo
mocnymi, precyzyjnymi sformułowaniami nie byłoby zdolne do takiego rozcieńczania okrucieństwa i stawiania wieloznaczności w momencie, kiedy my ważymy interes człowieka względem zwierzęcia. Więc teoria i mam nadzieję niedługo już praktyczne zastosowanie praw zwierząt zdecydowanie w tym kierunku powinna ewoluować etyka, ale też prawodawstwo. No myślę, że tutaj pan profesor Dadak powie więcej na ten temat. Tak, ta ewolucja praw zwierząt byłaby, ten rozwój idei praw zwierząt byłby skuteczny, wydaje mi się, dopiero wówczas, gdyby miał przełożenie na zmiany w ustawie zasadniczej. Tak. Ponieważ to jest podstawa i dopiero konkretne ustawy szczegółowe mogłyby się do tych zmian w ustawie zasadniczej odwoływać. Panie doktorze, dziękuję. Jeśli mogę tylko jeszcze dodać jedno zdanie, to współcześnie dzięki naukowcom, dzięki głównie też etykom środowiskowym wiemy, że przemoc wobec zwierząt to nie jest jedynie przemoc wobec konkretnych indywidualnych jednostek, dlatego że my jesteśmy świadkami przemocy wobec całych ekosystemów, wobec całych habitatów, naturalnych siedlisk, rzecznych, leśnych i to też jest wymiar, bardzo istotny wymiar przemocy systematycznej przez różnego rodzaju przemysły oraz jakieś konkretne podmioty, ale tutaj ofiarami nie są już pojedyncze osobniki, tylko całe populacje liczone w tysiącach zamieszkujące dane ekosystemy. I o takim prawodawstwie też należy myśleć, które by uwzględniało zachowanie i ochronę nie tylko gatunków czy konkretnych osobników, ale całych populacji w naturalnej przyrodzie również, w naturalnych ekosystemach. Dziękuję bardzo. To również wymagałoby zmiany rozumienia kategorii sprawiedliwości. Zgodzą się Państwo ze mną. Już chyba dojrzeliśmy do tego, żeby mówić o sprawiedliwości nie tylko w relacjach międzyludzkich. Dojrzeliśmy do tego, żeby mówić o ekosprawiedliwości. I dopiero gdy poszerzymy zakres tego pojęcia, to może mieć potem przełożenie na inne rozumienie prawa. Dziękuję i mam gdy już jesteśmy przy tym temacie, mam pytanie do pana profesora Wojciecha Dadaka. To w jaki sposób prawo karne reaguje obecnie na przemoc wobec zwierząt? I to jest pierwsze pytanie. I drugie, które za chwileczkę jeszcze powtórzę. Czy prawo karne obecnie posiada jakieś skuteczne instrumenty, żeby efektywnie reagować na przemoc wobec zwierząt? Panie profesorze. Dziękuję bardzo, pani profesor. Ale zgodnie z tym, co zapowiedziałem wcześniej, jeszcze się odniosę do kwestii terminologicznych, ponieważ one mi się przydadzą do wywodu związanego z odpowiedzią na pani pytanie. Otóż zwróćcie państwo uwagę, że zwróćcie państwo uwagę na to, że kiedy mówimy o przemocy w takim klasycznym ujęciu, przemocy wobec ludzi, to mówimy o przemocy. Kiedy mówimy o przemocy wobec zwierząt, to mówimy o przemocy wobec zwierząt. Czyli mamy jakby dwa rodzaje przemocy. Różnicujemy to językowo. Dlaczego tak? Dlatego, że jesteśmy niewolnikami pewnej konwencji nazewniczej, która wcześniej powiedziałem, dotyczy postrzegania przemocy jako przemocy wobec człowieka wobec człowieka przy stosowaniu siły fizycznej lub innych instrumentów, ale ten element człowiek kontra człowiek jest bardzo wyraźnie widoczny, mamy cały czas to w głowie. Kiedy mówimy o przemocy wobec zwierząt, to nam trochę brakuje, że tak powiem, słów. Poszukujemy ratunku, na przykład posługując się określeniem znęcanie się nad zwierzęciem. Chcę na to zwrócić uwagę, dlatego że ustawa o ochronie zwierząt nie używa terminu przemoc. Ona używa termin znęcanie się nad zwierzęciem i jako znęcanie traktuje tam cały szereg czynów, które są wymienione w tak zwanym słowniczku ustawowym. To jest zastanawiające, ponieważ ewidentnie mamy problem z nazwaniem przemocy wobec zwierząt, nawet w takim akcie prawnym jak ustawa o ochronie zwierząt. Zwracam na to uwagę, dlatego że być może ten termin znęca się ma pewne zabarwienie pejoratywne i ono budzi emocje i może o to chodziło, żebyśmy jednak troszeczkę emocjonalnie bardziej do tego podchodzili, ale z drugiej strony jak porównamy
określenie znęca się w kodeksie karnym i znęca się na ustawie, w ustawie o ochronie zwierząt, to zaczyna się pojawiać w moim przekonaniu dosyć niezręczna sytuacja, która nie ułatwia poruszania się w tej materii. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj mamy jakiś problem na gruncie ustawy, w sensie terminologicznym. Ale wracając do pytania pani profesor, jak prawo karne patrzy na jak ujmuje reagowanie wobec naruszania praw zwierząt, a jak reaguje na naruszanie praw ludzi, można powiedzieć. Otóż, kiedy się tak bliżej temu przyglądnąć, to powiem państwu, że widać bardzo pozytywną ewolucję. Pozwólcie państwo, że przytoczę tutaj taki przykład pewnej sytuacji, która mi wpadła do głowy przed momentem, kiedy pan Urbaniak mówił. Mówicie, kiedy byłem bardzo dawno temu na aplikacji sądowej, wówczas w krakowskim sądzie rejonowym, jednym z tych sądów, pojawiła się sprawa dwóch mężczyzn, którzy złapali i zabili dwa łabędzie pływające w takiej sadzawce koło barbakanu krakowskiego. To były łabędzie kultowe, ludzie bardzo, mieszkańcy bardzo lubili te ptaki. Nagle się okazało, że zostały zabite. Sprawa trafiła do sądu. Sąd wymierzył karę, dosyć poważną karę wówczas na te warunki tym dwóm sprawcom. Ja jako młody prawnik i moi koledzy również mogliśmy zrozumieć, jak można skazać sprawców za zabicie zwykłych ptaków. I powiem państwu, że mówię to z całą pokorą, ponieważ tamte czasy, a to było dosyć dawno, w ogóle nie obfitowały w problematykę praw zwierząt, również na płaszczyźnie prawa. Na jakiej podstawie skazano tych ludzi? Na podstawie przepisu rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, podpisanego tuż przed jego śmiercią, które to rozporządzenie zawierało możliwość tego typu skazania. Zastosowano ten przepis. Bardzo dobrze. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy całe instrumentarium, które nam daje możliwość reagowania na rozmaite formy przemocy, znęcania się czy okrucieństwa wobec zwierząt, które daje przede wszystkim ustawa o ochronie zwierząt, ale daje również kodeks karny, przepisy kodeksu karnego. I kiedy patrzymy na kodeks karny, bo trzeba pamiętać, że w prawie karnym mamy taką relację, że jest ustawa ta główna, karnistyczna, czyli kodeks karny, jest ustawa, która jest tak zwane, zawiera przepisy szczegółowe, czyli ustawa o ochronie zwierząt. Przepisy karne ustawy o ochronie zwierząt, one muszą być interpretowane w zgodzie z częścią ogólną kodeksu karnego, czyli te dwie części muszą być kompatybilne, te dwie ustawy muszą być kompatybilne pod tym względem. I teraz, jeżeli popatrzymy na możliwości, które daje nam aktualne prawo karne w zakresie ścigania naruszeń praw zwierząt, no to powiem państwu, że one są naprawdę duże i one się cały czas zwiększają, a są nie tylko dlatego duże, że przepisy ustawy o ochronie zwierząt dają nam możliwość, znaczy dają możliwość wymierzenia kar za cały katalog czynów, które są określone w ustawie i nazywają się znęcaniem się nad zwierzętami, ale również dają możliwość stosowania szeregu innych środków oddziaływania poza karą, na przykład tak zwanych środków karnych, środków zapobiegawczych w małym zakresie, ale jednak, czyli mamy do czynienia z pewnym dosyć spójnym systemem, który dzięki temu, że jest ustawa, może funkcjonować. Aktualnie mamy taką sytuację, proszę państwa, że na gruncie ustawy o ochronie zwierząt mamy ewidentną tendencję do penalizacji, to znaczy podwyższa się górne i dolne, w jednym przypadku, granice zagrożenia. Dzisiaj w przypadku czynu ze szczególnym okrucieństwem jest górna granica wynosi 5 lat pozbawienia wolności. Zwracam uwagę, że przepisy przewidują karę pozbawienia wolności bez zagrożenia alternatywnego. To świadczy o tym, że ustawodawca bardzo poważnie traktuje tego rodzaju czyny. I taka, coś to mnie uderzyło, nawiasem mówiąc, jakiś czas temu zapadł wyrok za okrutne zabicie psa w wysokości 4,5 roku pozbawienia wolności w sytuacji, kiedy górna granica wynosi 5 lat. To powiem państwu, że popatrzymy na przepisy kodeksu karnego
inny niż te, które w tej chwili, znaczy przepisy z kodeksu karnego, to rzadko się zdarza, żeby kara była wymierzona blisko głównej granicy. To się dzieje, bo są do tego instrumenty. No ale jak popatrzymy na ściganie, na efektywność ścigania przestępstw przeciwko zwierzętom i przestępstw przeciwko ludziom, tak to nazwijmy, to oczywiście może nam się wydawać, że ona jest niewielka, bo kary nie są wysokie. Czasem, a może nawet często, zapadają w zawieszeniu. Nie badałem tego, nie wypowiem się na ten temat, jaki jest odsetek spraw, które zapadają w zawieszeniu, znaczy wyroków skazań na karę pozbawienia wolności, ale chciałem Państwa uspokoić, że w moim przekonaniu wcale ten odsetek nie będzie wyższy niż w przypadku przestępstw, które dotyczą ludzi, czyli tych z kodeksu karnego, bo kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem są w Polsce orzekane bardzo często. Także tu nie ma jakiejś wyraźnej różnicy, jak sądzę, aczkolwiek tego nie badałem, ale taka jest praktyka. I teraz, żeby jeszcze coś więcej na ten temat powiedzieć, proszę Państwa, bardzo interesujące rozwiązania przewidział ustawodawca odnośnie reakcji na czyny naruszające prawa zwierząt w postaci stosowania tak zwanych środków karnych. Otóż my często zapominamy, że jest coś takiego jak środki karne, czyli tak jakby kary dodatkowe, które są niezwykle dolegliwe, dzięki którym można tak podnieść dolegliwość sankcji, że sprawca naprawdę będzie, no nie będzie, że cierpiał, bo to nie o to chodzi, ale tę dolegliwość poczuje. Na przykład wtedy, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, ze skazaniem za przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, jest możliwość na przykład pozbawienia prawa wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności, jeżeli w związku z tą działalnością doszło do przestępstwa. No to proszę Państwa, jeżeli mamy taką sytuację, że w związku z hodowlą dochodzi do rażących przestępstw związanych, znaczy opisanych w ustawie o ochronie zwierząt, to jako żywo można zastosować ten środek karny i wyeliminować danego sprawcę, że tak powiem, z obrotu. I tutaj żadne względy tego typu, że no, zapłaciłem, wziąłem kredyt, nie mam teraz z czego żyć, nie wchodzą w grę, bo sąd również w przypadku przestępstw tak zwanych pospolitych nie zajmuje się tymi sprawami. No trudno, popełniłeś przestępstwo, będziesz wyłączony z tej działalności przez 5 lat na przykład. Znajdź sobie inne zajęcie. Można to robić. Nie wiem, jak czy sądy to stosują, ponieważ tak jak powiedziałem, nie badałem tego dokładnie, a to jest dosyć skomplikowana sprawa, żeby to zbadać. Ale ja bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak można jeszcze reagować? A mało tego, proszę Państwa, powiem, że jeżeli sprawca dopuści się czynu ze szczególnym okrucieństwem, to sąd obowiązkowo musi zastosować środek karny, czyli na przykład zakaz prowadzenia działalności lub zakaz wykonywania zawodu związanego z naruszeniem praw zwierząt, które zostały stwierdzone przez sąd. Ale co jeszcze? Prawo karne zna taką interesującą instytucję jak środki zapobiegawcze. Takim klasycznym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Ale my często zapominamy, że środkiem zapobiegawczym może być zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności określonego rodzaju. I teraz jeżeli toczy się postępowanie, na przykład wobec osoby, która w związku z działalnością gospodarczą dopuszcza do łamania praw zwierząt, postępowanie przygotowawcze, to tak zwany środek zapobiegawczy, czyli wyłączenie tego człowieka od możliwości prowadzenia, może być zastosowany. To wszystko daje dzisiejsze prawo karne. A więc uważam, że mamy możliwości, mało tego, te możliwości, proszę Państwa, nie odbiegają, bo to jest interesujące, nie odbiegają od tych, które prawo karne ma, jeżeli chodzi o przestępstwa, tak powiem, człowieka wobec człowieka. Tak bym to widział. Ale tu jeszcze, Panie Profesor, jeżeli Pani pozwoli, jeszcze jest jedna rzecz, bo Pan Profesor Urbaniak na to zwrócił uwagę. Mianowicie prawo etycy i też nie tylko etycy, ale również inne osoby z innych grup, można powiedzieć, interesujących się tą problematyką, oczekują, aby prawo karne, prawo czy też prawo karne reagowało w sposób adekwatny do zagrożenia. Tylko musimy sobie tu zdać, proszę Państwa, z jednej kwestii sprawy. Mianowicie, w gruncie prawa karnego obowiązuje zasada dosyć istotna, mianowicie zasada określoności czynu. Czyli musimy tak precyzyjnie określić czyn, który chcemy ścigać, żeby potencjalny sprawca wiedział,
do jakiego momentu mu wolno, a do jakiego momentu nie wolno. To znaczy, może pozostać na tej pewnej sferze domniemań, kiedy to nie będziemy dokładnie mogli wytyczyć granicy. To jest duża trudność w zakresie prawa karnego, nie tylko odnośnie ochrony zwierząt, ale na przykład przez sens gospodarczy. Również tam. Wydaje mi się, gdy patrzę na ustawę o ochronie zwierząt, ustawodawca, to wydaje mi się, że ustawodawca zrobił to dobrze. Te czyny są dobrze opisane, nie ma problemu, ale trzeba bardzo uważać z jakimikolwiek zmianami w tym zakresie, ponieważ można wylać dziecko z kąpielą. Panie profesorze, słuchając pana uważnie, przypomniałam sobie książkę polskiego prawnika, profesora Białocerkiewicza, który, ta książka jest zatytułowana Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt. I profesor tam podkreśla, że problem ze statusem zwierząt w prawie jest związany z kategorią fikcji prawnej. A tutaj ta fikcja prawna polegałaby na tym, że w pewnym aspekcie zwierzę nie jest istotą, ponieważ w ustawie o ochronie zwierząt podkreślane, że zwierzę jest istotą żywą, zdolną do odczuwania cierpienia, ale w innych aspektach zwierzę w prawie traktowane jest jak rzecz. Można zwierzę sprzedać, odstąpić w ramach spłaty długów i tak dalej. I w tej książce to jest wyraźnie podkreślane, że ta płynność statusu, że i to jest w ogóle jeden z istotnych problemów prawa. Zwierzę jest rzeczą, czy nie jest rzeczą. I tak długo, jak będziemy wpadać w pułapkę fikcji prawnych, tak długo nie będzie można egzekwować skutecznie tak, tak, zgadzam się, panie profesorze. Bardzo celna uwaga, rzeczywiście. Ona wychodzi trochę poza prawo karne, ale się ustosunkuje. Mianowicie, rzeczywiście tak jest. Prawo cywilne ma ten problem ze zwierzęciem, dlatego że prawo cywilne zna trzy rodzaje podmiotów. Osoby fizyczne, osoby prawne i rzeczy. Są jeszcze prawa, ale to jest abstrakcja. I rzeczy. Rzeczy dzielimy na rzeczy ruchome i nieruchome. Nie ma miejsca dla zwierzęcia tam. Rzeczywiście nie ma. Ponieważ to od czasu prawa rzymskiego tak funkcjonuje. I teraz rzeczywiście mamy kłopot, jak reagować na gruncie prawa cywilnego ze zwierzęciem, ale również karnego. Wyobraźcie sobie państwo, to, że gdy na przykład działając w stanie wyższej konieczności, na przykład idę ulicą i atakuje mnie agresywny pies rasy uznanej za niebezpieczną, który uwolnił się, biega po ulicy i mnie atakuje. Ja w tym momencie nie mam możliwości uniknięcia tego zagrożenia, nie mogę wejść w jakiś załom czy zamknąć się gdzieś, jestem atakowany. To mam pod ręką jakiś tam grąb czy coś ciężkiego, uderzam tego psa, broniąc się zaznaczę, czyli w stanie wyższej konieczności działając. Nie mam innego wyjścia, wszystkie warunki stanu wyższej konieczności są spełnione. I co się dzieje dalej? I właściciel tego psa zgłasza na policję, że ja zabiłem mu psa, ale to zabicie psa jest traktowane jako zniszczenie rzeczy. To znaczy, ja będę odpowiadał za to, że zniszczyłem rzecz wartą 2000 zł. I będę odpowiadał za przestępstwo przeciwko mieniu, a nie przeciwko zwierzęciu, prawda? Czyli to, co pani profesor powiedziała, dobrze wychodzi w rozmaitych płaszczyznach, a jak wyjdziemy z tego zaklętego kręgu braku postrzegania zwierząt jako podmiotów prawa i pójdziemy w kierunku ustawy o ochronie zwierząt, to się sytuacja zmienia. I powiem państwu, że to jest duży problem też dla praktyków, to znaczy dla tych, którzy stosują prawo, bo oni raz widzą, taki policjant widzi, że raz to zwierzę występuje u niego jako przedmiot, jako rzecz, a drugi raz występuje jako podmiot zasługujący na ochronę. I teraz, aby to wytłumaczyć, tą dosyć abstrakcyjną historię i żeby on spokojnie mógł sobie to wszystko poukładać, trochę trzeba czasu i dobrej woli, czyli szkoleń. Ale ta uwaga, o której pani profesor mówi, rzeczywiście jest celna, dlatego że gdyby była możliwość, ja się nad tym nie zastanawiałem, ale być może jakaś formuła, w której zwierzę mogłoby funkcjonować w troszkę innej odbicie z prawa rzymskiego jeszcze wywodzące się, to może
to mam również stosunek do zwierząt by się zmieniał, tak jak się zmienił w moim przekonaniu i mówię to samą odpowiedzialnością, po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Ja Państwu powiem jeszcze taką może jedną anegdotę króciutką, ponieważ mój szef, u którego pracowałem przez lata, również żyjący, ten profesor, był posłem, kiedy ta ustawa wchodziła w życie, była opracowywana. Był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości w Sejmie. I pamiętam, kiedy on przyjeżdżał z Sejmu i opowiadał o tej ustawie, powiem Państwu, był bardzo sceptyczny, bardzo sceptyczny. Cały czas mówił, że na jakieś głupoty, to tam w ogóle tego. Po jakimś czasie, jak ta ustawa weszła w życie, zaczęła funkcjonować, zaczął powoli zmieniać zdanie. Mówi, że ona cywilizuje rzeczywiście patrzenie na zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przed śmiercią odbyliśmy pewną dyskusję, całkowicie zmienił pogląd. To znaczy uznał, że rzeczywiście to jest potrzebna ustawa i ochrona zwierząt jest potrzebna, a jeszcze wcześniej uważał, że to jest zbytek. Czyli powiem Państwu w ten sposób, że nie należy na prawo patrzeć jako na pewien zastany akt, który jest wynikiem pewnego objawienia, tak jak 10 przykazań, tylko trzeba je zmieniać. Ale trzeba na jedno uważać, żeby nie przesadzić, to znaczy, żeby na przykład nie wywrócić jakiejś konstrukcji, nie wziąć jakiejś cegiełki albo nie włożyć jakiegoś pustaka tam, gdzie to może spowodować zamieszanie i pociągnięcie za sobą, i pociągnie za sobą cały szereg konsekwencji. Wiele już takich mieliśmy sytuacji. Ja nie chcę w tym momencie przytaczać ostatniego czasu, kiedy się bardzo szybko zmienia ustawy karne również i potem zaczyna się to wszystko zacierać, nie pasuje, prawda? Ponieważ prawo to jest system naczyń połączonych, świetnie dopasowany, jeżeli jest dobrze zrobione, wtedy funkcjonuje. W moim przekonaniu ustawa taka jest, to znaczy mogła być gorsza, jest dobra. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani profesor pytanie, czy nie, ale mam nadzieję, że starałem się chociaż. Tak, dziękuję bardzo. To jest temat w ogóle na oddzielną dyskusję. Tam konsekwencją uznania zwierząt jako podmiotów w prawie. Oczywiście po różnych podmiotowości, tak? Wtedy być może to by było zgodne z rzeczywistością, bo teraz jest prawo być może jest spójne, ale ta spójność jest osiągnięta kosztem zafałszowanej natury zwierząt. Częściowo rzeczowej, a częściowo ożywionej, tak? Mamy spójność w prawie, a nie spójność w życiu. Ponieważ życie troszeczkę inaczej to wszystko ustawia, a prawo jakby nie puszcza tego zwierzęcia, tych zwierząt tam, gdzie powinny być. No, tak jest. Tu się zgadzam. Wiadomo, tak? Dziękuję Panie Profesorze. Teraz chciałbym oddać głos Pani Katarzynie Walczyk, która napisała świetną pracę dyplomową dotyczącą sposobu egzekwowania prawa w przypadku okrucieństwa wobec zwierząt, ale na poziomie zadaję pytanie, jak Pani wypatrzył przeprowadzone badania, a były to badania na psychologiczne, ocenia skuteczność służb miejskich i służb gminnych w przypadku reagowania na przejawy okrucieństwa wobec zwierząt. Słuchamy Pani. Dziękuję. Tak, i właśnie ja na potrzeby swojej pracy dyplomowej przeprowadzałam wywiady ze strażnikami miejskimi i gminnymi, pracującymi zarówno w Krakowie, jak i w takich gminach podkrakowskich. Właśnie chciałam się dowiedzieć, jedno z moich pytań wywiadu było to właśnie, co oni sądzą na temat poziomu swojej wiedzy. Czy uważają, że są wystarczająco szkoleni, czy uważają, że powinni być doszkalani, czy mają wiedzę, czy przydałoby im się tą wiedzę poszerzyć. I dlaczego w ogóle mnie to zainteresowało, tutaj chciałam tak pokrótce wyjaśnić. No właśnie w 2016 roku wyszedł taki bardzo dobry raport. Stworzyła go Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ekostaż, a zatytułowany był Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami. Ten raport właśnie konkretnie wskazywał, co nie działa w obszarze egzekucji przepisów prawa, ustawy o ochronie zwierząt. Badane były zarówno wojewódzkie komendy policji, jak i prokuratury i sądy rejonowe i na podstawie dokumentów, analizy dokumentów stworzono ten raport.
Dodatkowo przeprowadzono jeszcze ankiety internetowe z osobami, które z przedstawicielami organizacji związanych z ochroną zwierząt, ale także z osobami prywatnymi. I w podstawowych rekomendacjach tego raportu znalazły się między innymi zalecenia zwiększenia wykorzystania prawnej ochronie zwierząt postępowań w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo organizacja szkoleń dla policji czy straży miejskich w tym zakresie, a także przeszkolanie funkcjonariuszy w zakresie ścigania wykroczeń przeciwko zwierzętom. W związku z tym, że badania były przeprowadzane, jeżeli chodzi znaczy ankiety były przeprowadzane z przedstawicielami organizacji, no i badane były sądy, ja się chciałam dowiedzieć, co na ten temat sądzą sami strażnicy. Osoby, które, gdzie są zgłaszane właśnie do nich przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt. Jak możemy dowiedzieć się z raportu, instytucje te, to znaczy i straż, i policja, były bardzo słabo oceniane przez osoby, które zgłaszały wykroczenia przeciwko zwierzętom. Najlepiej oczywiście były oceniane organizacje, prawie 58% pozytywnych ocen, natomiast Straż Miejska otrzymała tylko 6,5% pozytywnych ocen od osób, które zgłaszały zdarzenia ze zwierzętami. Oczywiście, tak, w niektórych większych miastach istnieją takie wydzielone jednostki Straży Miejskiej, przeważnie to się ekopatrole nazywa, i tam pracują i zajmują się i reagują na zgłoszenia osoby, które są wyspecjalizowane w tym zakresie, jakby tych działań dotyczących zwierząt. Jednak w większości straży miejskich interwencje związane ze zwierzętami podejmują po prostu strażnicy, którzy akurat w tym momencie mają dyżur, którzy są na służbie. W tych małych miejscowościach też strażników zatrudnionych jest od paru do parunastu osób pracuje w straży, więc niemożliwe jest nawet wyselekcjonowanie jakiejś grupy, która się szczególnie będzie zajmowała jednym tematem. Wiadomo, że strażnicy oczywiście mają dużo różnych zadań. Strażnicy są szkoleni przed rozpoczęciem służby. Oni mają takie szkolenie podstawowe, to się nazywa. Oni uczą się tam po prostu wykonywania swoich zadań. Ona obejmuje również ustawę o ochronie zwierząt. To jest to jedno z zadań Straży Miejskiej. I teraz, jak przeprowadzałam wywiady ze strażnikami pracującymi w Krakowie i takich mniejszych miejscowościach, i pokazała tu się tutaj różnica, duża właściwie. Bo jeżeli chodzi o strażników krakowskich, oni zgodnie twierdzą, że oni są doszkalani w międzyczasie, w czasie swojej pracy. Mieli zarówno, mieli no, z orga, z, przepraszam, mieli szkolenia z przedstawicielami z organizacji, którzy i ze specjalistami różnymi też, z ekspertami, jeżeli chodzi o zwierzęta, nie o prawa zwierząt, tylko o zwierzęta. To znaczy oni wiedzą, jak mają się zachować w czasie interwencji, jakie narzędzia używać. Oni po prostu mają zarówno, dostarczona im jest jakby na bieżąco wiedza zarówno praktyczna, jak i teoretyczna. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w gminach podkrakowskich. Ja robiłam badania zarówno w gminach terytorialnie przylegających do Krakowa, jak i dalszych. I mam wrażenie, że im dalej, znaczy to wyszło z badań, tym gorzej. Więc strażnicy taki w podkrakowskich miejscowościach, z którymi rozmawiałam, a byli to strażnicy, którzy mieli staż pracy między 4 a 25 lat, wszyscy zgodnie twierdzili, że oni nigdy nie mieli dodatkowych szkoleń, jeżeli chodzi o sprawy zwierząt, związane ze zwierzętami. A jeżeli wchodzą jakieś nowe przepisy, po prostu doszkalają się sami.
Nigdy żadna organizacja do niej się nie zgłosiła, by jakiekolwiek szkolenie przeprowadzić. No, jak wiemy, straże gminne finansowane są z budżetu gminy. No to jest jakieś utrudnienie, jeżeli chodzi o organizację szkoleń. No, trzeba po prostu na to wydać pieniądze z budżetu. A dlaczego tak w ogóle ważne jest to, żeby strażnicy posiadali rozległą wiedzę na temat ochrony praw zwierząt? Po pierwsze, coraz więcej jest zgłoszeń. Ludzie mają coraz większą świadomość, coraz więcej jest zgłoszeń dotyczących złego traktowania zwierząt. To jest jeszcze po pierwsze. Drugą sprawą, która chyba jest, myślę, ważniejsza, to są przepisy dotyczące wykroczeń, które zawarte są w ustawie o ochronie zwierząt. One pełnią ważną rolę, dlatego że wprowadzają one odpowiedzialność karną za nieumyślne działania ludzi w stosunku do zwierząt. Ma to znaczenie, dlatego że w takiej sytuacji, gdzie odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko zwierzętom podlegają co do zasady wyłącznie sprawcy, którzy działają z zamiarem umyślnym. A w przypadku wykroczeń z punktu widzenia nastawienia sprawcy do popełnionego czynu będzie o to odpowiadał zarówno za czyny popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie. No chyba, że oczywiście tam przepisy stanowią inaczej. I takie skuteczne ściganie wykroczeń, jak również zapobieganie im, jest bardzo istotne, ponieważ może ono, to jest takie narzędzie do korygowania zaniedbań, to jest raz, pełni taką rolę prewencyjną, edukacyjną w prawnej ochronie zwierząt, jakby na tych takich najniższych szczeblach, prawda, jeżeli związanych ze zwierzętami. I jeszcze jedną taką rzecz, którą to jakby tutaj też o tym rozmawiamy, o przemocy wobec ludzi, to znaczy ja czytałam też o tym, że właśnie nieukaranie sprawcy wykroczenia może skutkować tym, że w przyszłości może on, oczywiście nie musi, ale może, popełnić inne wykroczenie, inne przestępstwo. No brak kary za popełnienie czynu i to może być zarówno w stosunku do zwierząt, jak i w stosunku do ludzi. To niekaranie może mieć takie skutki. Wzmacnia tego. Tak, no tak. To jeszcze, a zatem tu jest też ogromny obszar w przypadku tych służb pracujących w gminach do przepracowania, zarówno do rozwoju świadomości prawnej, jak i świadomości moralnej i do edukacji. Ja mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie, a jak pani ocenia współpracę służb miejskich, straży miejskich, straży gminnej z organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt? Czy ta współpraca jest, w jakim ona stopniu jest, czy powinna być bardziej rozwinięta? Więc jeżeli chodzi o współpracę, to ja może tutaj przytoczę artykuł 3 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że w celu realizacji przepisów ustawy Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego współdziałają z innymi instytucjami, ale także z instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt. Czyli jakby w ustawie mamy powiedziane, że współdziałają. Natomiast jak wynika właśnie z raportu, o którym wcześniej wspomniałam, i z ankiet przeprowadzanych z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt. Organizacje mówią, że często spotykają się w kontaktach z administracją rządową, spotykają się z niezrozumieniem czy bagatelizowaniem problemu. Jest to o tyle, że tak, organizacje właściwie ujawniają ponad 90 przypadków znęcania się nad zwierzętami. I zwracają uwagę na to, że jest brak jakby takiego systemowego wsparcia zwierząt. Gdyby nie było organizacji pozarządowych, które to powstałaby bardzo duża taka luka, bo one przeprowadzają interwencje, o których zresztą słyszymy często w telewizji.
pokazywane są, monitorują stan zwierząt. Jeżeli chodzi o transport zwierząt, nieprawidłowości w transporcie, to wszystko robią, składają zawiadomienia o przestępstwach. Też mogą być oczywiście, działają w charakterze oskarżyciela posiłkowego. To wszystko robią organizacje. I w raporcie też czytamy, że najbardziej negatywnie zostaje oceniona reakcja na zgłaszanie przypadków straży gminnych, co właściwie co trzecia osoba zgłaszająca negatywnie spotyka się takim lekceważącym stosunkiem tych strażników do zgłoszeń, a co czwarta osoba, 24,7%, zetknęło się z osób zgłaszających, zetknęło się z wypowiedziami albo zachowaniami już nawet funkcjonariuszy sugerującymi, że te zgłoszenia, te sprawy nie są takie ważne, no bo one dotyczą zwierząt, to właściwie nie są takie ważne. Też czytałam w badaniach, że jest to taki lekceważący stosunek do tych spraw zgłaszanych, jest też jedną z przyczyn odmów wszczęcia albo umorzeń dużej liczby postępowań w tego typu sprawach. A jeżeli chodzi o moje badania właśnie, to tutaj też jakby wyszła taka, jeżeli chodzi o tereny pozamiejskie, to tamci strażnicy, jeżeli chodzi o organizacje, wiedzą niespecjalnie dużo, nie mają z nimi właściwie kontaktów. Nieraz zgłaszają organizacje do nich prośbę o asystę w jakiejś interwencji, które są trudniejsze dla nich. Właściwie nie mają, jeżeli chodzi o organizacje, nie mają, ale sytuacja zmienia się bliżej Krakowa, to znaczy Straż Miejska w Krakowie, no oczywiście współpracuje z Krakowskim Towarzystwem Ochrony Opieki nad Zwierzętami i współpracuje także z lecznicami, takimi specjalistycznymi lecznicami, no tutaj chodzi o na przykład zwierzęta dzikie i mają tą współpracę dobrą. Może bliskość, o tak, w Krakowie oczywiście, na terenie Krakowa jest bardzo dużo organizacji, to znaczy organizacji i tych większych, i tych takich małych grupek, można by powiedzieć, które działają na rzecz zwierząt. One bardzo odciążają, myślę, Straż Krakowską, bo strażnicy w Krakowie na przykład mówią, że oni, jeżeli chodzi o na przykład takie bezpańskie psy, to oni mało się tym zajmują. Oni bardziej zajmują się dzikimi zwierzętami, w odróżnieniu od strażników gminnych spoza Krakowa. I tutaj może bliskość tych organizacji skutkuje tym, że oni lepiej ze sobą współpracują. To może powoduje to, że też więcej tych szkoleń mają, tą współpracę mają lepszą. No i właśnie im dalej od Krakowa, tym ta współpraca jest słabsza albo w ogóle jej nie ma. No i myślę, że tutaj byłaby ona dobra dla obu stron. Obie strony mogłyby na tym skorzystać, no a przede wszystkim skorzystałyby zwierzęta, myślę. Tak. Dziękuję. A zatem w gminach jest źle i tutaj praca nad rozwojem świadomości moralnej i świadomości prawnej w przypadku strażników jest celem, jest wielkim wyzwaniem, bo to tam jest najwięcej być może cierpienia ukrytego, nieujawnionego albo zlekceważonego przez służby. Dziękuję. I proszę Państwa, nie wiem, ile nam czasopismo Zielone Wiadomości daje jeszcze czasu na debatę, wszak oficjalnie wyznaczony czas już dobiega końca, aczkolwiek pozwolę sobie pomimo tego przejść do drugiej części naszego spotkania, która ma być poświęcona próbie namysłu nad przełożeniem przemocy wobec zwierząt na relacje międzyludzkie. Rozpoczynając tę drugą część, przytoczę znane słowa jednego z największych filozofów i etyków, Artura Schopenhauera, który podkreślał, że człowiek okrutny wobec zwierząt nie może być dobrym człowiekiem.
Niech to będzie takie hasło przewodnie tej naszej refleksji nad tymi zależnościami zachodzącymi między okrucieństwem wobec zwierząt a relacjami międzyludzkimi. I chciałabym rozpocząć namysł nad tym tematem od kwestii dzieci i rozwoju psychicznego dzieci, które są świadkami okrucieństwa wobec zwierząt. Oddaję ponownie głos pani dr Ewie Czerwińskiej, prosząc o wyjaśnienie tej kwestii. Więc na wstępie chciałabym powiedzieć, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, które obserwuje przemoc, bądź co gorsza jest nie tylko świadkiem, ale ofiarą przemocy, a trzeba też zwrócić uwagę, że z psychologicznego punktu widzenia nie ma większego znaczenia, czy dziecko obserwuje tylko jako świadek przemoc, czy jest ofiarą. W kontekście takim, że jeżeli jest tylko świadkiem, to i tak jest ofiarą. Nie wiem, czy ja sobie to przedstawiłam, ale tutaj jakby psychologicznie nie ma to większego znaczenia. Oczywiście, że jeżeli jest ofiarą, no to i dodatkowo świadkiem jest gorzej, ale mimo faktu, że tylko jest obserwatorem i świadkiem, to już można to traktować jako ofiarę przemocy. I tutaj należy wspomnieć o kilku takich kwestiach związanych z potencjalnymi skutkami. No bo o jednej możliwości mówiłam wcześniej, która dotyczy powielania naśladownictwa tego typu zachowań. I też tutaj mówiłam o tym, że jeżeli zwierzęta są traktowane przez dzieci okrutnie, no to trzeba zwrócić się w pierwszej kolejności do rodziny w kontekście zaobserwowania, monitorowania, czy czasami tam nie ma przemocy. Natomiast chciałabym powiedzieć o innych jeszcze skutkach, że jeżeli dziecko obserwuje przemoc, to nie tylko musi powielać te zachowania i naśladować, ale może też iść inną stronę, na przykład zaburzeń lękowych. Może też być zaburzenia stresu pourazowego. Może być tak poddane takiemu zjawisku, które się nazywa desensytyzacja, czyli odwrażliwienie. Czyli nie będzie już czuło w takich podstawowych kwestiach, jak na przykład krzywda zwierzęcia, ból, cierpienie, śmierć, większych emocji. To jest kolejna sprawa. Druga rzecz to na pewno jest taka, że pojawiają się deficyty u takiego dziecka, przyszłe oczywiście w rozwoju w kontekście emocjonalnym, społeczno-moralnym czy jakimkolwiek innym. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że gdybyśmy się chcieli odwołać, bo troszeczkę ten temat nam umknął, a już czas się kończy, do na przykład wizyt myśliwych w szkołach, szczególnie jeżeli są to klasy niższe, czasami wręcz w przedszkolach, to trzeba zwrócić na kilka rzeczy uwagę, że z jednej strony dzieci są poddawane pewnego rodzaju mistyfikacji, bo myśliwy przychodzi jako grzeczny pan czy fajna pani, fajnie ubrana, uśmiechnięta, czy uśmiechnięty i dzieci kojarzą go z kimś takim, który nie ma nic wspólnego z zabijaniem. Na przykład z osobą biologa, przyrodnika, w szczególności, że pokazuje jakieś ślady zwierząt, jak można te tropy łatwo zaobserwować, a dopiero później małymi kroczkami w obrębie tej, jak to ja to nazwałam sobie teraz na użytek naszego spotkania, mistyfikacji, dochodzi do tego, że pokazywane są trofea zwierząt, że pokazywane są i dane czasami do zabawy wypchane, wypatroszone liski czy inne zwierzęta i dzieci z perspektywy dziecka, no to tego nie kojarzą ze śmiercią czy z tym, że to zwierzę jest wypchane, oryginalna, wcześniej żyła, zostało zabite, tylko na przykład mogą kojarzyć to z zabawkami. Tak. I tutaj jest nieciekawa sytuacja, szczególnie jeżeli mamy do czynienia też z drugim elementem, że na przykład w domu następuje taka gloryfikacja polowań, że przy dzieciach często się o tym mówi, że i bazuje się tutaj na tym, że zachowuje się jakby tradycje, że jest to pożądane dla rozwoju społecznego, żeby dalej utrzymywać tego rodzaju zachowania w ramach właśnie tradycji szeroko pojętej. I tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, uczestnictwo dzieci w polowaniach. Ja sobie tak trochę żartobliwie powiem, że no trochę jest to zbliżone, w mojej perspektywie oczywiście, mówiąc kolokwialnie, ściąganiem dwulatka, trzylatka czy pięciolatka na pogrzeby notorycznie.
pytanie po co? Albo do rzeźni. No to już tam nie zostałam tak łatwo wpuszczeni, myślę, ale dobry też przykład. I uczestnictwo w polowaniach, no po pierwsze dziecko w zależności jeszcze od wieku, ale generalnie jeżeli przyjmujemy taką perspektywę rozwojową, no to w ogóle nie jest ani poznawczo, ani emocjonalnie, ani w żaden inny sposób przygotowane na tego typu doznania, że widzi ofiarę w postaci jakiegoś zwierzęcia, które jest zaganiane, potem zabijane, a potem nagle pokotem mniejszym bądź większym te zwierzęta na jakiejś polanie leżą, jest mnóstwo gapiów i obserwatorów. W szczególności, jeżeli to są osoby bliskie, stanowiące dla dziecka nie tylko obieg miłości, ale również swoisty autorytet. Więc takie dzieci mogą, tak jak powiedziałam wcześniej, albo mieć tendencję do naśladownictwa i w przyszłości również gloryfikowania tego typu zachowań, czy tak, tak można powiedzieć wręcz nawet misji, jaką jest polowanie, czy ogólnie myślistwo rekreacyjne, a może też oczywiście dojść do tego, co mówiłam wcześniej, czy do zjawiska desensytyzacji, deficytów w rozwoju moralnym, emocjonalnym, do zaburzeń lękowych, o których mówię, depresyjnych, czy właśnie tego syndromu. Czasami nawet niektórzy autorzy powołują się, że być może u niektórych można potem stwierdzić, tak samo jak u niektórych pracowników rzeźni, czy ferm, gdzie mamy do czynienia z przechowywaniem w mniej lub bardziej drastycznych warunkach zwierząt futerkowych, tak. Nie tylko musi dochodzić do tego, że ta przemoc gdzieś tam będzie powielana, chociaż teoretycznie jest taka możliwość, ale właśnie do zaburzeń pourazowych, bo nie każdy z tych pracowników, jak również dziecko uczestniczące w polowaniach, nie jest przygotowane na tego typu doznania, na takie obcowanie z bólem, z cierpieniem, z krzywdą, ze śmiercią i w tym kontekście niekoniecznie musi zareagować, gloryfikując w przyszłości zachowania oparte na agresji i przemocy, ale może zareagować w sposób właśnie lękowy i będzie cierpiało na różnego rodzaju fobie, które są charakterystyczne dla pewnego pułapu rozwojowego dziecka, ale one będą nasilone właśnie przez te drastyczne obrazy. A może się też okazać, że rozwinie się w przyszłości syndrom PTSD, czyli zaburzenia stresu pourazowego. Czy to ma związek z jakąś formą autoagresji, jeżeli lęk i depresję uznamy za jakąś wewnętrzną autodestrukcję? To można tak zinterpretować. To znaczy psychologicznie raczej unikała takich konotacji, że jest to autoagresja. Tak, aczkolwiek nie jest to związane z komfortem psychicznym. Oczywiście, że nie. Jest to groźne dla przyszłego rozwoju dziecka. Tak. I też jeszcze bym podkreśliła jeden wątek, ponieważ pani doktor odwoływała się do argumentu, który jest perfidnie wykorzystywany przez zwolenników myślistwa. To jest ten argument odwołujący się do tradycji. My mówiliśmy o tym już miesiąc temu. Pamiętajcie Państwo, że tradycja podlega ocenie etycznej. Można mówić o dobrej tradycji i można mówić o złej tradycji. Bo samo słowo traditio z łaciny to jest przekazywanie pewnych zachowań z pokolenia na pokolenie. I niekoniecznie przekazywanie pewnych zachowań z pokolenia na pokolenie jest moralnie słuszne, a moralnie słuszne są tylko te zachowania, które minimalizują krzywdę etyce współczesnej, zarówno ludzką, jak i zwierzęcą. I mamy tutaj też na myśli dzieci, bo tutaj tradycja, ta bezmyślna tradycja, to powielanie tej złej tradycji, która napędza krzywdę, powinno być wyraźnie potępione. Dziękuję pani doktor. I teraz chciałabym się odwołać do stanowiska pana profesora Wojciecha Dadaka. Jak z punktu widzenia kryminologii można interpretować to przełożenie zachowań okrutnych wobec zwierząt potem na relacje międzyludzkie? Panie profesorze. Nie słyszę. Czy ja coś wyłączyłam? Nie ma nic. Może już czas się skończył. Panie profesorze, mikrofon trzeba odblokować. Panie profesorze, mikrofon chyba należy włączyć. Tak, pani profesor, bardzo dziękuję. Natomiast zauważyłem na czacie dyskusję, a konkretnie pytanie do mnie zadane, czy mnie zadane. Pani Hanna pyta o karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Co ja o tym sądzę w przypadku tego typu spraw? To ja może odpowiem najpierw pani Hannie, a potem, prawda, bo Państwo się tutaj widzę, no, dyskusja trwa. Proszę Państwa, może powiem coś niepopularnego, ale ja nie mam tak negatywnych skojarzeń jak większość społeczeństwa na temat warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Tak samo jak nie mam tak złych skojarzeń z warunkowym umorzeniem postępowania karnego oraz warunkowym
przedterminowym zwolnieniem z odbycia kary pozbawienia wolności. Zwróćcie Państwo uwagę na prostą rzecz. Jeżeli bierzemy jako cel kary odpłatę, to macie rację, znaczy, przepraszam, muszę tak w ten sposób mówię, to ci, którzy mówią, że kara pozbawienia wolności powinna być odbyta, realnie mają rację. Odpłata, to znaczy zapłata za to, co zrobiłeś, okej, okay, idziesz siedzieć. Ale jeżeli popatrzymy na aspekt prewencyjny, to znaczy na to, czy przypadkiem nie zdecydować się w przypadku niektórych sprawców na taki zabieg, że wymierzamy karę pozbawienia wolności, na przykład w wymiarze 2 lat i zawieszamy ją na 5. Przez te 5 lat ten nasz skazany musi je bardzo pilnować, ponieważ okres próby 5-letni to nie jest, to jest okres studiów, można powiedzieć cały, ale te okresy mogą być dłuższe. W niektórych przypadkach one mogą być do 10 lat. Czyli przez tak długi okres skazany musi uważać na to, co robi. Gdyby na przykład doszło do tego, że będzie kolejne zawiadomienie na temat tego, że on się znęca nad zwierzęciem, i to nie musi być takie samo znęcanie się, to może być zupełnie inna historia, to może on może, proszę Państwa, na przykład iść i drażnić psa sąsiada. Według ustawy to podpada pod znęcanie. Pierwszego poturbował, okaleczył, ale tutaj się znęca. Mamy kolejny czyn z bardzo realną możliwością, w cudzysłowie, odwieszenia poprzedniej kary i skazania na kolejny wyrok. A co się dzieje wtedy, kiedy on odbędzie tę karę? I na przykład dostał, załóżmy ten rok, to już jest rok, był rok w więzieniu i wychodzi. I system o nim zapomina. Po prostu go nie ma. W tym sensie go nie ma, że on nie jest interesujący dla kuratora sądowego, dla jakichkolwiek służb. Po prostu wyszedł, odbył karę, do widzenia. Mamy cały czas przez ten dosyć długi okres możliwość kontroli i sterowania w jakimś sensie skazanym, ponieważ tam są jeszcze obowiązki nakładane. Oczywiście w przypadku spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami, to katalog tych obowiązków będzie, jest siłą rzeczy ograniczony, ale w przypadku innych spraw, tam mogą być rozmaite nakładane na sprawcę, których złamanie może prowadzić do odwieszenia kary. Ja bym tego tak całkiem nie potępiał, to znaczy tego, że sądy orzekają tego rodzaju kary, w Krajowym Rejestrze Karnym jest informacja o skazaniu, to może prowadzić potem do recydywy i tak dalej, i tak dalej. Wprawdzie nie recydywy tak zwanej prawnokarnej, bo tam nie ma pozbawienia wolności, ale informacja o skazaniu jest. Natomiast odpowiadając na Pani, mam nadzieję, że tutaj Państwa wątpliwości choć trochę rozwiałem. Natomiast, przepraszam, jeszcze jedna rzecz z tym warunkowym zawieszeniem. Proszę Państwa, otóż sąd warunkowo zawieszając z reguły nakłada grzywny na sprawcę. I te grzywny nie są małe. One oscylują jak nominalnie w okolicach kilku tysięcy złotych. I teraz jeszcze, że on nie ponosi żadnej dolegliwości. Ta dolegliwość majątkowa jest. Mało tego, proszę pamiętać, że tu jeszcze jest możliwość orzeczenia nawiązki. I ta nawiązka z ustawy, nawiązka jest o tyle interesująca, że ona jest orzekana na rzecz organizacji, które zajmują się ochroną zwierząt. Jest takie, rozumiecie Państwo, takie stwierdzenie, no widzisz, nie dość, że tu masz kłopoty, to jeszcze musisz zapłacić. Ale komu musisz zapłacić? Nie Edwardowi, tylko organizacji, która patrzy ci na ręce, bo to oni zawiadomili. W związku z tym ten aspekt wychowawczy tu jest dosyć istotny. Ale odpowiadając na pytanie pani profesor odnośnie badania tych związków, tu ja bym był bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o takie proste przekładanie, znaczy wykładanie stwierdzeń, że na przykład sprawcy, którzy znęcają się nad zwierzętami, ani chwili będą się znęcać nad członkami rodziny. Bo popatrzcie Państwo na problemy, jakie się tutaj pojawiają. Co my możemy powiedzieć i co my możemy ustalić? W moim przekonaniu interesujące byłoby ustalenie tego, czy ktoś, kto w wieku lat 20, mając psa, maltretował tego psa i czy na przykład za 5 lat, kiedy się ożeni, będzie również żonę
nad żoną się znęca, prawda? Czyli najpierw mamy znęcanie się nad zwierzęciem, później kolejne etapy tego znęcania się. Czyli można powiedzieć, że znęcanie się nad zwierzęciem jest pewnym prediktorem tego, co nastąpi. Żeby to zrobić, to trzeba przeprowadzić takie badania podłużne, tak zwane, to się nazywa ładnie longitudinalne, czyli patrzymy na człowieka i analizujemy, co się z nim dzieje przez długi czas. Bardzo trudna sprawa, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy do czynienia ze skazaniem, bo jak on jest skazany, to my go identyfikujemy. Był skazany za znęcanie się, my wiemy, kto to jest, trafiamy do niego i go analizujemy, jego losy, prawda? Jego karierę przestępczą. Ponieważ mamy mało skazań, znaczy ja nie mówię, że to jest możliwe, to jest możliwe, tylko są pewne trudności, trzeba badać tego człowieka wzdłuż. A najczęściej co się robi? Najczęściej robi tego typu badania, że na przykład mamy, i są one były robione w wielu miejscach, że mamy na przykład dom opieki nad matkami, które, znaczy nad kobietami, które musiały opuścić dom, ponieważ były podmiotem, nad którym się mąż znęcał na przykład. I takie schronisko, nazwijmy to, w którym funkcjonują te osoby, idzie badacz i pyta w sposób następujący te ofiary. Czy mieliście Państwo w domu psa czy kota? Tak, mieliśmy. A co mąż zrobił z tym psem? Czy były mąż? No, znęcał się. A jak to robił? No, bił je. A to było wcześniej też to było? Nie wiem, bo nie wiem, co on wtedy robił. Ja mogę powiedzieć, co robił wtedy, kiedy był ze mną. Widzicie Państwo uwagę, to co Pani doktor Czerwińska powiedziała, ten aspekt współwystępowania dwóch form przemocy w moim przekonaniu jest mało interesujący z badawczego punktu widzenia. No bo tutaj są rozmaite niuanse możliwe, że na przykład ten sprawca znęcał się nad psem, którego uwielbiała żona, ponieważ chciał pokazać, gdzie jest jej miejsce, prawda? To oczywiście, że tak. To świadczy o postawie tego sprawcy i oczywiście z punktu widzenia wymiaru kary to powinno mieć w sądzie znaczenie. Ale z punktu widzenia pewnej predykcji, to znaczy, czy to jest tak, że zaczynamy od znęcania się nad zwierzętami, a potem przechodzimy coraz dalej, na przykład potem ten sprawca zabija człowieka, to nie bardzo. To jest niezwykle trudne do ustalenia i tutaj trzeba bardzo na to uważać. Ale można też inaczej, proszę Państwa, no to popatrzeć. Co wtedy, kiedy mamy taką sytuację, że sprawca najpierw znęca się nad członkiem rodziny, a potem pojawia się pies i znęca się nad psem również. Czyli czy to jest, jakie tu są związki, jakie korelacje, jak to ładnie mówimy w socjologii czy kryminologii, to znaczy jakie związki przyczynowo-skutkowe. Otóż możemy w zasadzie powiedzieć tylko jedno, że współwystępują pewne formy przemocy u pewnych sprawców, ale to jest prawdopodobnie tylko współwystępowanie, czyli takie występowanie łączne, ale związku o charakterze przyczynowo-skutkowym poszukiwanie jest dosyć trudne. Teraz, żeby tak troszkę to usystematyzować, ja nie mówię, że to jest niemożliwe, absolutnie. Natomiast no, trzeba to robić dobrze, a nie na tej zasadzie, że tam weźmiemy na przykład osoby, które, tak jak powiedziałem, w schronisku są i 80% tych osób mówiło, że tych, które miały psy czy koty, czy zwierzęta domowe, że 80% tych osób mówiło, że sprawcy znęcali się również nad zwierzętami. Wniosek jest następujący, formułowany, że sprawca znęca się nad zwierzętami, a potem się znęca w związku z tym, że eskaluje przemoc nad rodziną. Otóż nie wiadomo, że tak było. Czy to nie było przypadkiem równolegle? Że na przykład słaba samokontrola tej osoby, słaba możliwość sterowania swoimi emocjami i swoimi zachowaniami prowadziła do tego, że zarówno się wyładował swoją agresję na zwierzętach, jak i na przedmiotach, jak i na żonie czy dzieciach. To jest bardzo ciekawy problem, dlatego że w kryminologii mamy takie dwa rodzaje badań. Mianowicie badania wiktymizacyjne, czyli badania ofiar. I to jest takie klasyczne badanie wiktymizacyjne. Pytamy ofiary o to, co się zdarzyło, dlaczego stały się ofiarami, co robił sprawca, jak do tego doszło. To jest badanie wiktymizacyjne od słowa wiktima, czyli ofiara. Badamy ofiarę. Z drugiej strony mamy badania określane jako badania self-report, czyli to są badania, które polegają na tym, że pytamy sprawców lub potencjalnych sprawców, ale tu by trzeba było pytać sprawców. I to jest tak, proszę Państwa, że ci sprawcy nie zawsze chcą mówić, nie zawsze mówią prawdę i dotarcie do nich jest i wnioski wyciągane z tego typu badań są czasem ułomne.
Ale oprócz tego jeszcze mamy ten problem tego poszukiwania zależności. Co było pierwsze? Skąd się to wzięło? Czyli jeżeli ty jesteś, zaczynasz od zwierząt, to potem skończysz na człowieku, a może go zabijesz. Niekoniecznie. No ja nie chcę tutaj, nie chcę, proszę Państwa, pokazywać sytuacji odwrotnej. To znaczy, że byli ludzie, są ludzie, którzy z upodobaniem znęcają się nad innymi, a wobec swoich domowych przyjaciół czworonożnych są fantastyczni. I to ludzie z pewnymi dewiacjami, dosyć znani z historii nawet naszego kraju, chociaż nie naszej narodowości, no byli. No przecież nie będę tu wskazywał nazwisk, ponieważ nie warto o nich wspominać, ale tak się to działo. Patologia. Drugą stroną. I teraz tak bym to widział. Także ja bym się nie kusił tutaj na wyciąganie wniosków. Być może, gdyby jakiś duży grant, mówię o warunkach polskich na przykład, zrobić, rzeczywiście, ale taki naprawdę porządny, na dosyć dużej populacji i takich właśnie badać sprawców na przykład, to kto wie, co by wyszło. Mogą być ciekawe rzeczy wyjść, ale to nie mogą być takie badania, że pojedziemy do schroniska i zapytamy, co ofiary widziały. Jest to przyczynek do oddzielnej dyskusji. Za chwileczkę oddam głos pani doktor Czerwińskiej, która odpowie nam, jak ta sprawa wygląda z psychologicznego punktu widzenia. Aczkolwiek chciałabym jeszcze podkreślić jeden wątek dotyczący notorycznego zawieszania kary za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce. Czy nie jest tak, bo pan profesor interpretuje to pozytywnie, że to zawieszenie kary ma jakiś wymiar edukacyjny, a czy nie jest tak, że jest to sygnał dany społeczeństwu, że za znęcanie się nad zwierzętami de facto nie ma kary, bo przestępca tej kary uniknie, bo albo zapłaci, to nie jest tak, że jakąś horrendalną grzywnę, bo te grzywny z tego co wiemy są niewielkie, ale w jego interpretacji uniknięcie kary pod postacią zawieszenia jest formą nagrody za to, co robił, a w aspekcie społecznym jest to negatywny sposób wychowywania, bo jest to takie założenie, że za to człowieku, co zrobisz, no dostaniesz kary w zawieszeniu i większość przecież oprawców wobec zwierząt o tym wie. Panie profesorze, czy nie jest to negatywny sygnał wysyłany społeczeństwu? To znaczy to, pani profesor, to tak jak mówię, to są dwa punkty widzenia. I oczywiście można krytykować tego typu podejście, nie ma wątpliwości. Ja Państwu pokazałem ten prewencyjny, Państwo raczej tu, Pani profesor sugeruje tę kwestię odpłaty. Po części prewencji również generalnej, bo tu chodzi o prewencję generalną, bo zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli sprawca otrzyma karę pozbawienia wolności w wysokości 3 lat, bezwzględnego pozbawienia wolności, my to nagłośnimy. W mediach będzie powiedziane, że sprawca otrzymał taką karę, no to ci, którzy tam siedzą sobie w fotelu i psa mają na zewnątrz i codziennie go okładają, to jest pomyślą, to ja może tego nie zrobię, ponieważ mogę tyle dostać. Ten słynny dylemat, proszę Państwa, który się pojawia w odniesieniu do kary śmierci. Znaczy proszę, mam do Państwa prośbę, proszę nie patrzeć na mnie jak na heretyka, który wam tutaj chce świat wywrócić, tylko pokazuje pewne wątpliwości. Nie broniąc sprawców, broń Boże, tylko zwróćcie Państwo uwagę na taki ciekawy problem, interesujący problem. Gdyby to tak miało łatwo działać, że inni potencjalni sprawcy, widząc ukaranie konkretnego, zaniechają zamiaru popełnienia przestępstwa, to przecież groźba kary śmierci właściwie powinna blokować wszystkich, którzy zamierzaliby kogokolwiek zabić. Podręcznika do kryminologii jest taka znana rycina, powielana w wielu, kiedy jest ryneczek, miasto XVII-wieczne, miasteczko i
jest szubienica postawiona przez kata i tam wiodą na szubienicę złodzieja kieszonkowego, który okradał na targach. Problem polega na tym, że ta gawieś, która tam patrzy na tę egzekucję, jest tak zajęta tym, co się dzieje, że kolejny złodziej w tym czasie wyciąga, wyraźnie widać, jak wyciąga z kieszeni sakiewkę kolejnemu. Wieszają człowieka za to samo, co on robi. I on to robi. Dlaczego? Dlatego, że ma świadomość, że on tam nie trafi. Bo prawdopodobieństwo, że on tam trafi, jest minimalne. W związku z tym, jeżeli mamy taką sytuację, że ci, którzy znęcają się nad zwierzętami, stosunkowo rzadko trafiają przed sąd, a skazywani są już zupełnie wyjątkowo, no to oni nie mają żadnych obaw. To znaczy, nawet gdyby oni otrzymywali 10 lat, tych kilka promili tych, którzy tych złapią, to mielibyśmy sytuację podobną do tego, co są karą śmierci. W związku z tym nie tutaj jest w moim przekonaniu, proszę Państwa, problem, tylko problem jest w tym miejscu, żeby uczulić policję, która ściga tego typu przestępstwa, to znaczy, żeby oni patrzyli policjanci pobłażliwie na to, że tam zwierzę, co tam, psu tam przyłożył, zaraz zażyło mu się. Dalej, uczulić ludzi, to znaczy społeczeństwo, żeby zawiadamiali, żeby dokumentowali, żeby nagrywali. Dzisiaj już zwróćcie Państwo uwagę, że społeczeństwo, mówię ogólnie, ale na przykład sąsiad zadzwoni na policję, kiedy słyszy przez ścianę, że żona sąsiada jest maltretowana. Już się to dzieje. Trzeba pracować nad tym, żeby ludzie dzwonili, informowali policję, kiedy się znęcają niektórzy nad zwierzętami. Tylko, że na czym rzecz polega? Bardzo często ci potencjalni zgłaszający, oni nie znają, proszę Państwa, przepisów ustawy, że znęcanie to jest coś takiego, co w ich młodości było standardem. I tyle. Na przykład drażnienie psa. I teraz, proszę Państwa, czyli mówiąc inaczej, ja bym powiedział tak, że ja nie absolutnie nie deprecjonuję roli prawa karnego w tym zakresie, tylko naprawdę to słynne powiedzenie Beccarii, Cezarego Beccarii, że nie wysokość kary, tylko jej nieuchronność najbardziej powściąga sprawców, potencjalnych sprawców, to naprawdę jest. To tak jest. No, proszę Państwa, szybciutko jeszcze tylko, przeprowadźcie sobie Państwo taki eksperyment. Wsiadacie do tramwaju, który nie kupujecie biletu. Wiecie, że kontrolerów nie widzieliście przez rok. Wsiadacie na pewniaka, jedziecie, wysiadacie. Ale gdybyście wiedzieli, że co drugi dzień macie kontakt z kontrolerem, to znaczy co drugi przejazd właściwie jest kontrolowany, to tylko ci, którzy są ryzykantami, by siedli do tego tramwaju bez biletu. I podobnie jest tu. Czyli wydaje mi się, że głównie trzeba mobilizować i wydaje mi się, że Państwo w tym kierunku działacie, mobilizować opinię, żeby ludzie nie byli obojętni. Bo to wcale, proszę Państwa, nie jest tak, że dla takiego normalnego człowieka, dla człowieka, odpowiadanie przed sądem to jest nic. To znaczy, on musi iść na policję, jest wzywany, jest ciągany, musi się stawić. Ta cała otoczka bardzo nieprzyjemna go dotyka. I teraz, jeżeli to nie jest taki kryminalista z krwi i kości, to dla niego to jest pewna trauma. Trzeba im robić te dolegliwości, trzeba ich po prostu po tych sądach ciągać. A można to zrobić w ten sposób, że się zawiadamia. A ponieważ jest ustawa i można zawiadamiać, bo to mamy tam przepisy dotyczące czynów zabronionych opisane precyzyjnie, to trzeba z tego korzystać. Ja bym apelował w ogóle do organizacji, które zajmują się ochroną praw zwierząt, żeby bardzo mocno akcentowały kwestię motywowania potencjalnych świadków tego typu zdarzeń do tego, żeby zawiadamiać, proszę Państwa. Naprawdę. Bo to jest droga do tego, żeby zwalczyć z tym zjawiskiem, a podnoszenie kar, jeżeli jeden na 10 tysięcy będzie skazanych, to jest medialnie fajne, ale w moim przekonaniu to nie zadziała. A zatem edukacja na rzecz podwyższania kontroli społecznej byłaby tutaj bardzo cenna. Ja bym też spętowała wypowiedź pana profesora tak etycznie. Ludzka niegodziwość lubi ciemność. Walka z tą niegodziwością polegałaby nie tylko na karaniu, ale przede wszystkim na ujawnianiu, zgłaszaniu, nie byciu obojętnym.
Dziękuję Panie Profesorze, tutaj wiele pojawiało się też wpisów związanych z wypowiedzią Pana Profesora. Na końcu oddaję głos Pani Psycholog, która chciałaby adwokat psychologiczną, dotyczącą jednak zależności między znęcaniem się nad zwierzętami, a nieważne czy równolegle, czy w czasie później opóźnionym okrucieństwem do zwierząt. Pani doktor, oddaję głos. Witam ponownie i chciałam się odnieść do kwestii poruszanej przez Pana Profesora w kontekście mojej też wypowiedzi. Ja, jeśli chodzi o takie predyktywny wymiar, że na przykład ten dzieciństwo jest w okresie dojrzewania, znęca się nad zwierzętami i wysokie jest prawdopodobieństwo, wręcz zataczające o pewność, że będzie to robić w dorosłości, w kontekście i zwierząt, i ludzi, choć jeszcze innych podmiotów czy przedmiotów, no to ja miałam tylko i wyłącznie na myśli antyspołeczne podmiotowe słabości. Natomiast inne badania, których szczegółowo tutaj nie omawiałam, nie zawsze dotyczyły tego, że ktoś wcześniej wypędza nad zwierzętami i prawdopodobnie w przyszłości takiej tezy bynajmniej nie stawiali, o których badaniach mówiłam, w skrócie oczywiście, tylko czasami były to wręcz badania równoległe, że zaobserwowano u sprawców przemocy wobec zwierząt albo wobec ludzi odwrotną, czy odwrotnie przemoc wobec zwierząt. I to było zachowanie prawie, że zbiegające się w czasie. Więc ten element predykcji był tylko dotyczący tych antyspołecznych zaburzeń osobowości. Poza tym chciałam tutaj podkreślić, że niektóre badania, wiadomo, że nie mogą być do końca zrobione w sposób panelowy, czyli psychologicznie mówiąc longitudinalny, no bo próba nam się będzie wykruszała, może mieć do niej już brak dostępu w ramach powtórzeń badań, a wreszcie tak jak oczywistym jest też fakt, że w ramach psychologii, w ramach nawet takich przypędzarskich badań, czy o charakterze pilotażowym, autorzy tych badań nie aspirują do tego, żeby uogólniać wyniki. Tym bardziej, że populacje są specyficzne. Ja tutaj odsyłam do bardzo ciekawego artykułu, który jest również w internecie, pani doktor Barbary Błońskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która napisała tekst Przemoc wobec zwierząt jako sygnał przemocy wobec kobiet i dzieci. Ale w swoich rozważaniach mówi o takich badaniach, które dotyczą wielu innych krajów, niekoniecznie polskich, niekoniecznie własnych. Jak na przykład, i tutaj o tym mówiłam troszeczkę, osoby pracujące w rzeźni, osoby pracujące w laboratorium. Nie pod kątem na przykład przemocy, czy oni będą wspierać, ale pod kątem zaburzeń stresu pourazowego w związku z wykonywaną pracą. I jeszcze tutaj, także jeszcze raz podkreślam, że i odsyłam Państwa do Barbary Błońskiej, ale chciałam też jeszcze na jedną zwrócić uwagę, mimo faktu, to się zgadzam z profesorem, że część badań ma charakter pilotażowy, jakiś tam przyczynkarski, to jednak nie oznacza, że one są ważne, innowatorskie i że w przyszłości nie można ich powielać. Natomiast jeżeli chodzi o granty, to by trzeba było podać, jaki profesor ma temat na myśli, bo z psychologicznej perspektywy, no to niespecjalnie sobie to wyobrażam. Nie. A po drugie chciałam się odnieść jeszcze do ostatniej kwestii, która była poruszana, mianowicie do służb formalnej kontroli społecznej, mam na myśli tutaj niektórych sędziów, czy mam na myśli niektórych strażników miejskich, czy policjantów, że czasami to jest tak, że niestety posługują się oni nadal mitami i stereotypami odnośnie zwierząt, gdzie zwierzęta traktowane są bardziej jako przedmioty i stąd w wielu przypadkach niechęć, na przykład w przypadku niektórych sędziów, bynajmniej nie mówię tutaj, nie uogólniam, do tego, żeby inne kary stosować, niż kary w zawieszeniu. Po pierwsze, jeżeli ten argument kary w zawieszeniu byłby jeszcze umocowany tak, że na przykład sprawca jest jedynym żywicielem rodziny, że stanie się wielka tragedia dla rodziny, jeżeli zostaje on osadzony, no to jeszcze to jest zrozumiałe. Ale relatywizuje. Tak, ale jeżeli na przykład jakiś sędzia by uznał, że zabicie kota, no to co takiego w sumie to jest wielkiego, jeżeli on na co dzień orzekał o zabójstwach, o gwałtach ze szczególnym okrucieństwem czy o pobiciach, no to w związku z czym może, nie musi, ale może się kierować właśnie takimi mitami, stereotypami, które są uwarunkowane kulturowo i wielopokoleniowo, że zwierzęta jednak są czymś bądź kimś innym i że nadaje się im status bardziej przedmiotu niż podmiotu.
I to jest problem z edukacją, Mogę się odnieść do tego, co ja powiedziałam? Mogę się odnieść? Pani profesor, czy mogę jedno słowo? Tak, bardzo proszę. Dwie kwestie, bo widzę, że na czacie pojawiła się dyskusja w dwóch wątkach, to znaczy kara za zawieszeniu i badania. Proszę Państwa, ja nie wspominałem o badaniach dr Błońskiej nie dlatego, że A nie znam lub B nie cenię, tylko ja powiedziałem Państwu o swoich wątpliwościach. Państwo mnie pytali, pani profesor mnie zapytała, co ja sądzę, ja jako ja. To znaczy odnośnie tego typu problemu badawczego. Podałem swoje wątpliwości. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia to taka, że jeżeli chodzi o te kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, znaczy ja, to zawsze przy każdej dyskusji to wychodzi, że punitywność społeczeństwa polskiego jest dosyć znaczna. Powiem Państwu, jakbyście, znaczy też od razu zastrzegam się, że nie badałem, ale jeżeli popatrzymy na inne rodzaje przestępstw, to punitywność społeczeństwa polskiego jest o wiele wyższa niż punitywność społeczeństw zachodnich. O wiele wyższa. To znaczy ludzie oczekują wyższych kar za drobniejsze przestępstwa. Kara pozbawienia wolności jest standardem. Natomiast nasi przyjaciele na zachód od Odry, no właściwie Łaby lepiej powiedzieć, mają zupełnie inne podejście. Także ja bym tutaj raczej nie wchodził w tę dyskusję, bo to jest, ona doprowadzi na manowce, bo chyba nie ma wątpliwości, że trzeba karać, ja też tak uważam. No to jest cały szereg, znaczy jest, popatrzycie Państwo z punktu widzenia prawnika czy prawniczego na możliwości, które daje prawo karne w zakresie ścigania i stosowania sankcji karnych, one są naprawdę duże, niekoniecznie ta kara pozbawienia wolności, ale ja nie jestem przeciwny, broń Boże. Tylko tutaj to jest pewne zjawisko, które jest, no trudno będzie je zwalczyć, między innymi dlatego właśnie, jak tu Państwo piszecie na czacie, że jak zwierzę jest istotą, która jest traktowana jako rzecz, no to trudno zmienić mentalność sędziów, którzy tak Ewa zauważyła, jednego dnia orzekają w przypadku poważnych rozbojów, a za chwilę mają orzekać w przypadku tego, że ktoś tam lekko czy ciężko pobił psa. Kwestia skali. Nie bronię sędziów. Tak to wygląda, no cóż, no, opisujemy pewne zjawiska. Także proszę na to w ten sposób popatrzeć. Reasumując, absolutnie nie deprecjonuję badań Ośrodka Warszawskiego, łącznie z kolegami z Instytutu Nauk Prawnych, PAN, którzy tam czuwali nad tym, moimi bliskimi znajomymi. Natomiast tak mówię, no nie chciałem się wypowiadać na temat konkretnych badań, bo można by tu tyle wymieniać. Podałem swoje wątpliwości. Tyle na ten temat, pani profesor. Tak, tutaj mamy informację, prośbę, że pani Justyna Zwolińska chciałaby zabrać głos. Ja bardzo proszę o oddanie głosu. Co prawda proszę o koordynatora naszego programu, żeby udostępnił głos osobie, która właśnie chce wziąć udział w naszej dyskusji. Justyna Zwolińska, prosiłaś o zadanie, o możliwość zadania pytania. Proszę bardzo, oddaję Ci głos. Słyszysz nas? Tak, a czy mnie słychać? Tak. Dobry wieczór. Ja chciałam bardzo podziękować za tę niezwykle interesującą dyskusję, ale chciałabym się zapytać pana profesora Urbaniaka o jedną rzecz, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Dlatego, że pan powiedział coś takiego, że stopniowalność dobrostanu zwierząt związana na przykład z tym, że mamy tak zwane te minimalne standardy i one są mocno ugruntowane również jako taki punkt referencyjny w prawie Unii Europejskiej, powoduje, że idziemy w kierunku obniżania dobrostanu. I również odniósł się pan do tego, że właśnie to podejście antropocentryczne w etyce, ono również powoduje to, że ten dobrostan zwierząt jest postrzegany jako mniej ważny. Natomiast ja chciałabym się zapytać, czy zgodziłby się pan z taką opinią, bo mi wychodzi na przykład w tej chwili z badań, które ja prowadzę na temat systemów dobrostanowych zwierząt gospodarskich.
że paradoksalnie ten właśnie punkt referencyjny, którym są minimalne standardy, zaczyna stanowić świetną podstawę do rozbudowywania systemów poprawiających dobrostan zwierząt gospodarskich i to nie w interesie tych zwierząt, chociaż oczywiście jest to efekt tego wszystkiego, tylko z uwagi na to, jaki interes przejawiają w tym konsumenci, jaki również przejawia w tym interes opinia społeczna w odniesieniu do, w powiązaniu do zagrożeń klimatycznych czy środowiskowych, które są związane na przykład z intensywną produkcją zwierzęcą. Więc czy nie jest tak, że paradoksalnie to dostrzeżenie przez nas takie antropocentryczne interesu polegającego na odejściu od intensywnej produkcji zwierzęcej w naszym ludzkim interesie i wykorzystaniu tego odbicia od tego minimalizowania dobrostanu zwierząt w prawie na rzecz tego, żeby budować systemy również w kierunku poprawiające dobrostan zwierząt, ale również w kierunku zaspokajania ludzkich interesów, nie będą stanowić czegoś takiego, że przynajmniej w przypadku zwierząt gospodarskich stanie się to bardzo silnym i efektywnym ruchem społecznym, żeby dobrostan zwierząt poprawiać. I odniosę się jeszcze tylko do słów pani profesor Leslie Bisgold, która jest, ona jest co prawda w tym kierunku praw zwierząt, ale ona mówi o intensywnej produkcji jako o takim zinstytucjonalizowanym okrucieństwie, które jest uzasadnione ludzkim interesem. Czyli właśnie, czy nie będzie takiego przesunięcia ludzkiego interesu na dobrostan zwierząt z uwagi na ochronę innych wartości dla nas bardzo ważnych, jak zdrowie, jakość żywności i właśnie ochrona środowiska i klimatu. Czy pan chciałby mi może odpowiedzieć na to pytanie? I jeszcze tylko powiem, że nie wiem, czy państwo znają, myślę, że tak, ale jest bardzo taki ciekawy dokument na Netflixie zatytułowany Odwal się od kotów, polowanie na internetowego mordercę. I to jest bardzo ciekawy dokument, który pokazuje właśnie eskalację, znaczy wychodzi się od przestępstwa wobec zwierzęcia i później jest cała dokumentacja pokazująca, co się dzieje ze sprawcą tego czynu. I już na tym zakończę i dziękuję bardzo i poprosiłabym o odpowiedź. Dziękuję bardzo za zadanie tego interesującego pytania, dlatego że pani w nim zawarła bardzo ważne aspekty, jest ich kilka, bo mamy kwestię z katastrofy klimatyczno-środowiskowej, mamy kwestię dobrostanową zwierząt hodowlanych i interes człowieka, konsumenta, przedsiębiorcy, który te zwierzęta hoduje, transportu tych zwierząt, różnych interesariuszy zainteresowanych tym, żeby hodowlę przemysłową podtrzymać, a zarazem przeżyć w sytuacji katastrofy klimatyczno-środowiskowej. Odpowiem w ten sposób. Zgadzam się z panią, że lepsze jest jakiekolwiek minimum niż duża rewolucja, która jest prawdopodobnie nie do przeprowadzenia. Prawdopodobnie 8 miliardów ludzkości nie przejdzie na weganizm i nie zrezygnujemy całkowicie z przemysłowej hodowli zwierząt w skali planetarnej, więc lepsze jest obniżanie skali ilości hodowania zwierząt, bo mogą być takie ograniczenia prawne i zawyżania standardów dobrostanowych, dzięki którym te zwierzęta będą relatywnie mniej albo krócej cierpiały. Lepsze jest takie wyjście pośrednie niż liczenie na jakąś dużą utopijną rewolucję. Z perspektywy człowieka tak, ma to sens, tym bardziej jeżeli chcemy przeżyć o kilka dekad dłużej w sytuacji katastrofy. Z perspektywy zwierząt absolutnie nie. Dlatego, że jako, odpowiem teraz nie jako etyk, ale jako psycholog zwierzęcy, zoopsycholog, zwierzęta nie biorą pod uwagę tego, czy będą cierpiały tydzień czy miesiąc, one po prostu cierpią bez świadomości, jaki jest cel cierpienia i jak długo ono będzie trwało. Zwierzęta nie rozumieją kontekstu, więc z perspektywy uwięzionych świń, krów czy drobiu cierpienie jest faktem, niezależnie od tego, jak szeroko ten dobrostan rozszerzymy, a nie mamy zbyt wielu możliwości rozszerzenia, dlatego że ja kwestie dobrostanowe też śledzę jako praktyk w Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, jako teoretyk zajmujący się tym dobrostanem od kilkunastu lat. To zawsze będzie dotyczyło kwestii podstawowych, fizjologicznych, związanych z temperaturą, pokarmem, wodą,
pewnym możliwością pewnej lokomocji, motoryki ruchu. I owszem, powtórzę jeszcze raz, antropocentrycznie pewnie to zminimalizuje w jakimś stopniu cierpienie, natomiast biocentrycznie czy z perspektywy udręczonych zwierząt nie ma to znaczenia, dlatego że dobrostan jest takim sprytnym wymykiem, ażeby podtrzymać eksploatację. Natomiast efekt, jaki osiągnęliśmy poprzez eksploatowanie w przemysłowie hodowli zwierząt, że następuje gigantyczna emisja metanu, gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia wód gruntowych, gleby, wylesiania, gigantyczna deforestacja, żeby siać uprawy monokulturowe na pasze, którą my nakarmimy zwierzęta, które potem sami zjemy, to jest konsekwencja naszego właśnie tego mitu, stereotypu za władania zwierzętami, dominacji nad nimi i przedmiotowego ich traktowania, a reifikacji zwierząt. Co gorsza, następuje schizofrenia czy jakaś ambiwalencja poznawcza, moralna, bo my bardzo troskliwie, jak mówił profesor Dadak, dbamy o swego psa czy kota, ale konsumujemy schabowego równocześnie albo nabiał, nie zastanawiając się, skąd ten nabiał czy skąd to mięso pojawiło się na naszym talerzu. Więc półśrodki pewnie jakieś poprawią też i przedłużą nasze życie i poprawią nam pewnie dobre samopoczucie, że my mniej tego cierpienia generujemy. W skali milionowej, przede wszystkim z perspektywy zwierząt, to jest bez znaczenia. Albo zabronimy, czy nałożymy ogromne podatki na mięso i na węgiel i na inne różne paliwa kopalne czy obszary rzeczywistości, które eksploatujemy ze skutkiem zgubnym dla samych siebie. Albo przyznamy się uczciwie, że jesteśmy drapieżnymi eksploatorami, którzy różnymi sposobami maskują swoją zachłanność i swoje przyzwyczajenia, stereotypy, nawyki, uprzedzenia. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale starałem się, jak mogłem. Znaczy ja przepraszam, ja tylko tak dodam ad vocem krótko, bo na przykład chętnie bym przeniosła tę dyskusję z panem po prostu, jeżeli można jakąś ją przedłużyć, takich już nie wykorzystując teraz czasu, ale ja chyba mnie pan do końca dobrze wypowiedziałam. Chodzi o to, że w tej chwili mamy dostępną taką możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich w warunkach bardzo wysokiego dobrostanu, przy zachowaniu potrzeb gatunkowych, potrzeb indywidualnych i społecznych zwierząt, w połączeniu z systemami, które przyczyniają się do mitygacji zmian klimatycznych i ochrony środowiska, czyli do powrócenia do takiego, powiedzmy, rolnictwa, które pełni rolę strażnika bardzo, bardzo wielu wartości, po to, żeby na końcu zaspokoić również interesy człowieka, które przestają być ograniczone tylko do interesu ekonomicznego, ale łączą się ze wszystkimi innymi wartościami, które są też dla nas ważne. I ja nie wiem, no jeżeli pan pozwoli, to ja może tutaj za pośrednictwem Wspólnoty Idei wzięłabym mail i ewentualnie coś więcej na ten temat napisała, czy podzieliła się. Proszę bardzo, oczywiście, dlatego że cały czas wydaje mi się, że pani mimo wszystko stawia kwestię potrzeb dietetycznych na równi z potrzebami życia i braku cierpienia zwierząt. Nie, absolutnie nie, dlatego że ochrona gleby i ochrona powietrza, jak również zasobów wodnych, jest bardzo mocno powiązana właśnie z poziomem dobrostanu zwierząt gospodarskich. I można podejść do tego tak, jak podchodzimy przy intensywnej produkcji zwierzęcej, że jest to czynnik absolutnie niszczący planetę, środowisko i klimat, a można zauważyć to, że rola zwierząt, również ta produkcyjna rola zwierząt, fantastycznie może przyczyniać się do tego, że polepszymy stan środowiska i klimatu. Jest bardzo już dużo badań prowadzonych w Unii Europejskiej na ten temat i są opisywane i nawet w rozwiązania polityczne czy prawne wkładane systemy, które wspaniale wiążą te wszystkie elementy, czyli
jakby odchodzimy od takiego paradygmatu, że ekologia musi stać w kontrze do ekonomii, czy tam ekonomia powiedzmy do ekologii, a dobrostan zwierząt, wysoki dobrostan zwierząt jest jednym z tych czynników, który łączy bardzo mocno ekologię z ekonomią w tym przypadku. Tak, no dlatego, że jednak tym przeznaczeniem powiedzmy tego zwierzęcia gospodarskiego jest to, że ono będzie w jakiś sposób później wykorzystane jako tak dobro, czy właśnie rzecz, którą będziemy wykorzystywać, ale zanim dojdzie do momentu śmierci, czyli już to wchodzimy w tą kwestię powiedzmy praw zwierząt, ale zanim dojdzie do momentu uboju, to życie zwierzęcia jest pozbawione tego takiego całego cierpienia, stresu i bólu i tego okrucieństwa, które towarzyszy właśnie intensywnej produkcji zwierzęcej. Dobrze, to ja bardzo poproszę o maila, dlatego że raport wrześniowy IPCC, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, raport sprzed 2 miesięcy stawia hodowlę zagrożenie dla jeden z głównych czynników pogłębienia się zmian klimatycznych, dewastacyjnych zmian klimatycznych. Więc bardzo chętnie wymienię z Panią informację. Ja podam jeszcze tylko jeden przykład, ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy razem. Nawet poziom tego, w jaki sposób na przykład bydło wypuszczone na pastwisko wygryza trawę, czyli wydawałoby się, że taki szczegół w tym wszystkim, tak, czyli w jaki sposób jest to prowadzone, jeżeli jest to mądrze prowadzone przez hodowcę, powoduje, że roślinność rosnąca na tym pastwisku jest w stanie sekwestrować, tak, czyli ściągnąć węgiel do gleby w znacznie większej ilości, niż miało być to miejsce, gdyby ten wypas był prowadzony nieprawidłowo. To już jesteśmy nawet na takim poziomie wiedzy, którą ja uważam, że w celu rozwoju ochrony zwierząt, prawa ochrony zwierząt, w ogóle dobrostanu zwierząt, powinniśmy jak najbardziej promować i wykorzystywać. Dziękuję za te uwagi wszystkie i chętnie z Panią wymienię się mailami. Proszę Państwa, to jest temat na oddzielną dyskusję, dyskusję bardzo ciekawą, jeszcze w to powinien być wprowadzony wątek tak zwanego czystego mięsa, mięsa namnożonego metodą komórkową i to jest prawdopodobnie też bardzo realna alternatywa ze względu na ratowanie środowiska przyrodniczego i ratowanie czy też umniejszanie cierpienia zwierząt. Chciałabym obecnie zakończyć naszą debatę. Dziękuję uczestnikom. Dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Dadakowi. Dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Marcinowi Urbaniakowi. Dziękuję pani doktor Ewie Czerwińskiej-Jakiniuk. Dziękuję pani magister Katarzynie Walczy. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I proszę państwa, kończąc naszą rozmowę, jako osoba zajmująca się od lat etyką, chciałabym nawołać, czy też nawoływać Państwa do aktywnego reagowania na wszelkie przejawy okrucieństwa w stosunku do zwierząt, jak i wobec ludzi, ponieważ pamiętajmy, że niegodziwym ludziom wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. A zatem nie bądźmy obojętni, zgłaszajmy, reagujmy, przyglądajmy się, opowiadajmy o złu, bo to jest nasz obowiązek moralny, podstawowy. Dziękuję. Dziękuję Zielonym Wiadomościom za to, że ta debata mogła się odbyć. Dziękuję pani Beacie Nowak, która jest redaktor naczelną Zielonych Wiadomości, za pomysł na tę debatę i wszystkiego dobrego życzę.